Centrum Wydarzeń w Polsce.pl, Tadeusz Płużański. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mroźny dzień, ale gorący, jeśli chodzi o sprawy polityczne. Dziś Sejm wznowi dwudniowe obrady, od wtorku do czwartku posiedzenie. Między innymi sprawy jakże ważne, to jest ustawa budżetowa, ustawa okołobudżetowa, ma być powołana komisja śledcza do spraw Pegasusa. No ale to wszystko dzieje się też w tle uwięzienia dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, w tle sporu o prokuraturę krajową. Tutaj mamy swego rodzaju duopol, dwuwładzę prokuratorską, dwie prokuratury krajowe, jedna pod wodzą Dariusza Barskiego, druga Jacka Bilewicza, ta powołana przez Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Także zaczynamy gorący dzień polityczny. Będziemy łączyć się, drodzy Państwo, z Maciejem Zembłą, który jest w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Witam cię, Maśku. Jakie nastroje? O 10:00 mają ruszyć obrady. Witam cię serdecznie, Tadeuszu. Witam naszych widzów. Rzeczywiście emocje mogą sięgnąć zenitu, ponieważ w takim składzie osobowym Sejm się jeszcze nie zbierał. Nie będzie posłów, których rzeczywiście policja zabrała z Pałacu Prezydenckiego, gdzie byli gośćmi, czyli panów posłów Kamińskiego, Wąsika. Nie wyobrażam sobie, żeby Prawo i Sprawiedliwość w jakiś sposób nie próbowało zaprotestować przeciwko takim działaniom, żeby ten temat nie wybrzmiał tutaj w Sejmie. Za 50 minut z lekkim hakiem rozpoczną się obrady. Możemy spodziewać się przeróżnych gestów, przeróżnych taktyk, jeżeli chodzi o podejście do tego tematu, ale na pewno ten temat będzie budzić olbrzymie emocje. Ja powiem tylko Państwu, że te obrady Sejmu, które dzisiaj się zaczynają, zostały właśnie przełożone z uwagi na olbrzymie emocje, na ryzyko, że po prostu Sejm zamieni się w jedną wielką awanturę. To pan marszałek Hołownia właśnie zdecydował się na taki krok. Zobaczymy, czy te emocje uległy ostudzeniu. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że cały czas ta sprawa będzie budzić olbrzymie emocje, będzie komentowana w różny sposób. Będą pewnie zgłaszane różnego rodzaju wnioski formalne, czyli takie gesty, w których na przykład posłowie poproszą o przerwę, powiedzą, że nie chcą obradować w składzie, który został, no jest w zasadzie bezprawiem, bo jak nazwać to, że prezydent, który ułaskawił posłów Kamińskiego, Wąsika, teraz musi patrzeć na to, że są ci politycy wyciągani z pałacu, nie mogą brać udziału w posiedzeniu Sejmu i w zasadzie musimy zastanawiać się, w jaki sposób będą traktowani, czy to będzie sposób humanitarny, czy niehumanitarny. Czyli ten temat składu osobowego Sejmu na pewno wybrzmi. Tak jak wspomniałeś, będzie temat związany z budżetem. Posłowie zajmą się budżetem na rok 2024. I co ciekawe, Być może Sejm zajmie się też wnioskiem o wotum o dymisję pana ministra Sienkiewicza. Ten wniosek powinien być także obradowany na tym posiedzeniu Sejmu. To jest, przypomnijmy, wniosek posłów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, którzy w ten sposób wotum nieufności dla ministra kultury chcą podkreślić swój sprzeciw wobec jego praktyk, wobec jego działań, zarówno jeśli chodzi o media publiczne, jak i chyba przede wszystkim w tej chwili sprawę no też aresztowania, prawda, dwóch posłów. To jest bardziej kompetencji pana Bodnara, co prawda, ale te metody są szalenie do siebie podobne, jakby dwaj panowie się umówili ze sobą, dwaj ministrowie, minister sprawiedliwości i minister kultury, że będą po prostu działać w sposób brutalny, że w ten sposób chcą stosować prawo zemsty, prawo siły wobec opozycji politycznej. Rzeczywiście w Sejmie, wracając do tych kwestii, sytuacja wyjątkowa, ekstraordynaryjna, bo obrady rozpoczynają się, obrady właśnie tej części Sejmu rozpoczynają się bez dwóch posłów, którzy zamiast w ławach poselskich niestety są uwięzieni. Maciej Wąsik w przytułach starych pod Ostrołęką, Mariusz Kamiński w Radomiu. Tam trwają protesty codziennie, szczególnie wieczorem, prawda, pikiety polityczne w obronie właśnie tych dwóch polityków. Tam są też ich żony.
pytanie jeszcze o sprawy sejmowe. Jaka jest atmosfera, czy rzeczywiście te emocje już teraz widać, czy mamy jeszcze chwilę do godziny 10, 55 minut, czy jeszcze posłowie się nie zebrali i jeszcze nie czuć tej nadciągającej burzy? Już powiem, cały czas posłowie się zbierają, ale tych posłów, których widziałem tutaj na korytarzach sejmowych, trudno było o jakieś uśmiechy, czy to ze strony tej rządowej, czy tej ze strony opozycyjnej. Chyba wszyscy są świadomi tego, w jakim napięciu będzie przeprowadzone to posiedzenie Sejmu. Naprawdę widziałem pana posła, teraz już w zasadzie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który z taką marsową miną przemknął tutaj korytarzem. Oczywiście inni politycy, też trudno na ich twarzach szukać jakiejkolwiek wesołości. Chyba każdy jest świadomy powagi sytuacji i tego, że no z tą sytuacją ekstraordynaryjną trzeba się będzie zmierzyć. No właśnie, dzisiaj pierwszy dzień, te obrady potrwają przez dwa dni aż do czwartku. Sprawy, jak już mówiliśmy, związane z budżetem państwa. No tutaj, jeśli ten budżet nie zostanie uchwalony, jeśli na przykład prezydent zakwestionuje jakieś przepisy, prawda, no to może się to nawet skończyć rozwiązaniem Sejmu. Ponadto komisja śledcza do spraw Pegasusa to jest kolejna komisja śledcza, która rusza w tym Sejmie. Działa już komisja do spraw tak zwanych wyborów kopertowych. I oczywiście też pojawia się pytanie, czy nie za dużo tych komisji śledczych, szczególnie w sytuacji, kiedy nie budzą one chyba już takiego zainteresowania Polaków, jak na przykład komisja do spraw Rywina. A dzisiaj uwagę przykuwa bez wątpienia aresztowanie i przetrzymywanie w więzieniu dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tak, zwykle te komisje śledcze miały być takim rodzajem show. Wiele się mówiło, że ta nowa większość nie ma wystarczającej liczby mandatów, żeby przeprowadzać zmiany w prawie, żeby projekty ustaw zgłaszać, które uzyskają też poparcie pana prezydenta. I te komisje śledcze miały być takim chlebem i igrzyskami dla wyborców, którzy chcieli rozliczeń. Wydaje się, że teraz, gdy dzieje się tyle właśnie w prokuraturze, dzieje się tyle, jeżeli chodzi o zatrzymania posłów, no te sprawy nie będą budzić aż takich emocji, czyli być może te komisje zostaną powołane, zostaną rozpisane ich prace, ale rzeczywiście nie będą takimi bohaterami pierwszego planu. Wracając jeszcze tylko jednym słowem do spraw budżetowych. Ustawa budżetowa to jest jedyna, którą no, pan prezydent musi podpisać. Wiele jest wątpliwości, jeżeli chodzi o tą ustawę. Przynajmniej około powinien podpisać. Powinien. Tą ustawę około budżetową rzeczywiście może ona spotkać się z wetem pana prezydenta. No tak się stało, bo te podwyżki, przepraszam, te większe rekompensaty dla Neo TVP zostały w ten sposób zablokowane. To miał być taki wyraz pokazania pana prezydenta, że nie zgadza się na sposób, w który te media są przejmowane, no ale w jaki sposób te podwyżki dla nauczycieli, dla służb mundurowych, no to jest sprawy związane z aktualizacją, tak dla naszych widzów powiem, budżetu. Będą tutaj także procedowane, zobaczymy z jakim efektem. To wszystko będziemy dla państwa śledzić, na pewno będzie się dużo działo, a za 50 minut naprawdę tutaj może być już bardzo, bardzo gorąco, bo o 10 startuje Sejm. Maciej Zemła mówił dla nas, dla telewizji w Polsce.pl z Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo ci dziękuję za relację. Będziemy, tak jak mówiłeś, się z tobą łączyć, śledzić dzisiejsze obrady, dzisiejsze i też w następnych dniach zobaczymy, co przyniesie przede wszystkim ten gorący polityczny wtorek w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. A my, drodzy państwo, będziemy się łączyć z drugim jakże ważnym miejscem, Prokuratura Krajowa. Tam za chwilę porozmawiam z Wojciechem Biedroniem, publicystą tygodnika sieci, także publicystą oczywiście telewizji w Polsce.pl. Mamy, drodzy państwo, problem z prokuraturą krajową, bo właściwie w tej chwili działają dwie prokuratury. Jedna prokuratura krajowa cały czas pod przewodnictwem Dariusza Barskiego, ale jest też nowa prokuratura krajowa powołana przez prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara pod kierownictwem, pod kierunkiem Jacka Bilewicza. Prezydent protestuje przeciwko takiemu rozwiązaniu. Będziemy o tym dużo mówić na antenie telewizji w Polsce.pl, ale będziemy
będziemy też mówić bardzo dużo o uwięzionych posłach, uwięzionych przez koalicję Donalda Tuska, i tam wciąż trwają protesty, protesty nie tylko polityków, ale Polaków, którym nie podoba się taki sposób traktowania po prostu ludzi. Połączymy się najpierw z Wojciechem Biedroniem, który jest specjalnie dla nas przed gmachem prokuratury krajowej. Witaj, Wojtku. No właśnie, jak to jest z tymi dwoma prokuratorami i dwoma osobami, prawda, dwoma prokuratorami krajowymi i dwiema prokuratorami krajowymi? Czy rzeczywiście mamy ten dualizm, o którym mówimy, czy jedna jest legalna, a druga jest nielegalna? Jak to oceniasz? No tak, mamy stan prawny i mamy stan faktyczny. To prawda, Tadeuszu. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie z podbachu prokuratury krajowej. Stan prawny jest jeden, bo jeden jest prokurator krajowy oraz jego zastępcy, i to jest pan prokurator Barski, bo prokuratorem generalnym oczywiście, i tu to bez zmian, jest pan Adam Bodnar. I to jest stan prawny i nic kompletnie go nie zmienia, o ile nie liczyć postanowienia, tak zwanego postanowienia tymczasowego, które wydał wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny bowiem po wniosku legalnego prokuratora krajowego, prokuratora Dariusza Barskiego, wydał postanowienie tymczasowe, inaczej mówiąc, zabezpieczenia, mianowicie nakazał prokuratorowi generalnemu Bodnarowi wstrzymać się w jakichkolwiek kwestiach personalnych. Zakazał prokuratorowi, neoprokuratorowi krajowemu Bilewiczowi podejmować jakichkolwiek decyzji. Do tego doszedł wniosek prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, no, o rozstrzygnięcie swego rodzaju nie tyle konfliktu, co rzeczywiście systemowego problemu zwarcia kilku organów. Organu prezydenckiego, organu premierowskiego i właśnie prokuratury krajowej. No, to wszystko zabagnia nam oczywiście sytuację prawną i robi z niej jeszcze większy galimatias, ale oba te wnioski były niezbędne. Zupełnie nie dziwię się ani prezydentowi, ani legalnemu, powtarzam jeszcze raz, niech to wybrzmi, legalnemu prokuratorowi krajowemu, że wnosili tego typu wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, bo mamy do czynienia z nielegalną uzurpacją. Dziś, jak państwo widzicie, piękna pogoda, ludzie spacerują też policjanci. Bardzo dokładnie sprawdzane są samochody, tak jak wczoraj, no ale nie ma już tu tłumu dziennikarzy, nikt nie oczekuje na prokuratora generalnego, który prawdopodobnie jest w środku. Będziemy próbować dzisiaj dostać się do środka prokuratury krajowej, rozmawiać z jej legalnymi, zaznaczam, legalnymi przedstawicielami. Wczoraj rozgardiasz, rzeczywiście telewizja w Polsce.pl jako pierwsza i jedyna zresztą pokazała wejście prokuratora generalnego Adama Bodnara do gmachu prokuratury krajowej. Wyglądało to, jakby on chyłkiem przebiegał, a przecież zgodnie z prawem teoretycznie mógłby wejść i wszedł, choć zajął gabinety zupełnie po drugiej stronie tej części budynku zajmowanej przez legalnych prokuratorów, prokuratora krajowego i jego zastępców. No stąd ta sytuacja taka ciągle niejasna. Rzeczywiście pytałeś, zastanawiałeś się, czy mamy dualizm. Mamy i nie mamy, to znaczy mamy, bo jakby w gmachu jest dwóch prokuratorów. Jeden z wczoraj zresztą, przypomnijmy, wejście Adama Bodnara do prokuratury krajowej. Tak jak mówi Wojciech Biedroń, zapewne dzisiaj też pan minister, prokurator generalny jest tam w tych pomieszczeniach, które zajął. Kontynuuj, proszę. Na szczęście nie podejmują żadnych, jak na razie oczywiście, przynajmniej nic o tym nie wiemy, nerwowych ruchów. Wczoraj rzeczywiście zajął się tym, co do niego należy, a mianowicie zajął się wnioskiem pana prezydenta, wszczęciem tej całej formuły ułaskawieniowej, tej procedury. Wojtku, kropkę, bardzo dziękuję ci za relację. Ja tylko dodam, dziękuję, że prezydent w bardzo mocnych słowach wczoraj po spotkaniu z Donaldem Tuskiem wypowiedział się na ten temat, prosił, czy też żądał od Adama Bodnara, żeby wycofał się z tej bezprawnej drogi i żałosnych działań. Wojciech Biedroń był z nami przed gmachem prokuratury krajowej. Będziemy zapewne jeszcze się łączyć. Wszystkiego dobrego.
Tadeusz Płużański, a ja zapraszam na dalszą część programu. To dopiero początek porannego pasma telewizji w Polsce.pl. Zostańcie Państwo z nami. Centrum Wydarzeń Telewizja w Polsce.pl, a my łączymy się z Wojciechem Biedroniem, który wciąż jest dla nas przed gmachem Prokuratury Krajowej. Witam cię ponownie, Wojtku. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No właśnie, mamy sytuację prawną bardzo skomplikowaną, bo mamy podwójne władze telewizji Polski, mamy podwójne władze Prokuratury Krajowej, mamy dwie izby przynajmniej w Sądzie Najwyższym. Będę jednak oponował, mamy jedną prokuraturę, jedną telewizję polską, a próba nielegalnego wkroczenia do obu tych instytucji, zapewniam Państwa, prędzej czy później skończy się zarzutami karnymi. Ale tak, rzeczywiście, stan faktyczny jest taki, jak mówisz. No właśnie, wyjaśniamy te sprawy dla Państwa, szczególnie są one bardzo skomplikowane i taki chaos wprowadza teraz koalicja Donalda Tuska, ale chciałem ci spytać o jedną szalenie ważną sprawę, związaną oczywiście ze światem politycznym, a dokładnie z zatrzymaniem, czy też z formą, metodą zatrzymania byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Oto okazuje się, i o tym piszemy na portalu w polityce.pl, że być może funkcjonariusze, którzy weszli, wtargnęli do Pałacu Prezydenckiego, naruszyli zasadę bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa domu, w którym mieszka prezydent Andrzej Duda. No bo Pałac Prezydencki to jest właśnie dom głowy państwa. Policjanci mogli zbyt blisko, czy też ci funkcjonariusze zbyt blisko znajdować się ważnych miejsc i ważnych osób w pałacu, a dodatkowo nagrywali to wszystko. Jak to wszystko oceniasz? Rzeczywiście paradoksalnie ta sprawa, o której mówisz, którą dzisiaj ujawniono w mediach, ona ma bardzo duży związek z gmachem, przed którym stoimy. Na początku ta sprawa rzeczywiście ujawniono dzisiaj, że policjanci mogli naruszyć tę strefę bezpieczeństwa, strefę całkowicie zakazaną dla kamer, dla nośników. Zadają dziennikarze i my również zadajemy pytania, co się stało z nagraniami, ponieważ według informacji, które dzisiaj są w przestrzeni publicznej, niektórzy policjanci mieli te specjalne kamery, które nagrywają dokładnie wszystko, co się dzieje. Jeżeli wtargnęli do strefy 01, to rzeczywiście te nagrania mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego, bo teraz rodzi się pytanie, co się z tymi nagraniami stało? Kto ma do nich dostęp? Czy zniszczono te nagrania? Czy stało się to w tej formule komisyjnej, bo taka formuła tutaj powinna mieć miejsce? Kto to oglądał? A przede wszystkim rodzi się pytanie, kto tych ludzi wpuścił? Dzisiaj wiemy trochę więcej ze spekulacji, podejrzeń mediów, o czym my również już w zeszłym tygodniu portal w polityce.pl informował i alarmował. Pojawiają się konkretne nazwiska konkretnych osób, tak. I to przypomina też to, w jaki sposób została przyjęta telewizja polska. Wygląda po prostu to wszystko na rządy służb specjalnych w naszym kraju, które wchodzą do mediów publicznych, które wchodzą nawet do Pałacu Prezydenckiego. No rzeczywiście, jeżeli pomogło szefostwo, przynajmniej jeden bądź dwóch wysoko postawionych oficerów SOP-u, no to mamy do czynienia z niewyobrażalnym skandalem, z zagrożeniem sytuacji bezpieczeństwa prezydenta RP, najważniejszego Polaka. Ale też tutaj są jeszcze inne kwestie. Czy rzeczywiście w tej operacji uczestniczyli tylko i wyłącznie policjanci? Mówi się o nasłuchach, mówi się o lokalizowaniu telefonów panów ministra Kamińskiego i Wąsika, posłów na Sejm. To już nie są żarty, drodzy państwo, to jest sytuacja niemal jak z mafijnych filmów albo jak z jakichś standardów mińskich czy wręcz kremlowskich. Jeszcze jedna kwestia budzi ogromne w moim przekonaniu kontrowersje. Czy dzisiaj prezydent Polski, głównodowodzący, może liczyć na SOP?
może liczyć na oficerów, którzy mają dbać o jego bezpieczeństwo. No tu nasuwają się, Tadeuszu, chyba tobie też, najgorsze skojarzenia z 10 kwietnia, najgorsze z możliwych, choć oczywiście tutaj lepiej dmuchać na zimno, lepiej wyolbrzymiać te problemy, drodzy państwo, żeby zapobiegać tego typu sytuacji. I tu wracamy do gmachu, pod którym stoimy, drodzy państwo, bo dla kiedy zaczyna się awantura Adama Bodnara z prokuraturą krajową? Ano zaczyna się wtedy. My to ujawniliśmy w piątek, portal w polityce.pl. Pan Adam Bodnar jeszcze do południa uznaje pana prokuratora Barskiego. Wszystko jest w porządku, teoretycznie wszystko gra, wszystko cacy. No nie, ponieważ w godzinach porannych w piątek 12 stycznia prokuratura okręgowa w Warszawie podejmuje czynności, wszczyna śledztwo, drodzy państwo, dotyczące sytuacji właśnie nielegalnego, w moim przekonaniu i wielu innych, wejścia policji do Pałacu Prezydenckiego. Usłyszeliśmy od naszych informatorów, że to przelewa rzekomo czarę goryczy i pan prokurator Adam Bodnar, prokurator generalny, rozpoczyna operację uderzającą w prokuratora Barskiego, ale już od 2 tygodni, o czym również informował portal w polityce.pl, toczy się jakaś dziwna gra Bodnara wokół prokuratora Barskiego. Podobno mógł być nawet prokurator Barski szantażowany tą opinią 3 rzekomo niezależnych prawników, jakoby on miał już dawno przejść w stan spoczynku. To wszystko, drodzy państwo, mimo pewnego zagmatwania, łączy się w jedną całość, ponieważ zadyma z prokuraturą krajową, wejście Bodnara w piątek następuje właśnie po wszczęciu, jak już mówiłem, tego śledztwa dotyczącego wjazdu policji, bo inaczej tego nie potrafię nazwać, do Pałacu Prezydenckiego. Stąd układa nam się pewna spójna całość, która mówi o działaniach pozaprawnych, niestety, organów państwa polskiego, w których uczestniczy również policja. Były dzisiaj, drodzy państwo, zastępca komendanta stołecznego policji podobno miał nie godzić się na tę operację. Szef techniki operacyjnej komendy stołecznej policji również stawał okoniem. Dlatego, i to ważne, nie udało się, podobno ciągle jesteśmy jednak w stanie w pewnej sytuacji domysłów, informacji medialnych, naszych ustaleń, też jeszcze nieoficjalnych, to nie pozwoliło właśnie na użycie tej techniki operacyjnej, która miałaby te telefony namierzyć. Ale nie musieli mieć tych informacji funkcjonariusze, ponieważ wprowadził ich do budynków i przeprowadził blisko albo nawet w tej strefie zakazanej, mówiąc kolokwialnie, wysoki rangą oficer. Tam w ogóle doszło do szokującej sytuacji de facto wywabienia, drodzy państwo, wyciągnięcia poprzez oszustwo pana Kamińskiego i Wąsika z apartamentów zajmowanych przez nich, do których policja nie ma wejścia. Nie ma takiej możliwości. Tutaj sytuacja już jest absolutnie dramatyczna z naszych ustaleń, między innymi, ale potwierdził to prezydencki minister pan Mastalerek. Doszło też do fizycznego ataku na posła Kamińskiego. Miał zostać rzucony o framugę. Widziało to przynajmniej 2 świadków. To też trzeba sprawdzić, bo pan Kamiński pełnił mandat posła polskiego. Pan Kamiński ciągle oraz pan Wąsik są posłami. Skąd ta informacja? No musimy tutaj przypomnieć panu podobno wybitnemu prawnikowi Bodnarowi, że Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzuciła jego postanowienie i uznała za niebyłe o pozbawieniu obu posłów mandatów parlamentarzysty. Stąd jakby w momencie przebywania w Pałacu Prezydenckim pan Wąsik i pan Kamiński byli i pozostają nadal posłami. Oczywiście te informacje, które w tej chwili nam przekazujesz, są niezwykłe. Kulisy tej operacji wywabienia, aresztowania 2 posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, są no niebywałe, przypominają oczywiście jakieś praktyki państw trzeciego świata, państw afrykańskich, czy jakichś państw mafijnych, grup
mafijnych. Słyszeliśmy, że i to potwierdzasz, że Mariusz Kamiński prawdopodobnie został popchnięty w Pałacu Prezydenckim, a Maciej Wąsik miał rozpoznać jednego z tych policjantów czy funkcjonariuszy, którzy po niego przyszli i nazwać go Judaszem. Ale najważniejsze, najbardziej przerażające w tym wszystkim jest to, że głowa państwa po prostu może nie czuć się bezpieczna, że Pałac Prezydencki nie jest azylem dla prezydenta Andrzeja Dudy, tylko może stanowić miejsce swego rodzaju gry operacyjnej służb specjalnych. Prośba jeszcze o krótki komentarz. Czy twoim zdaniem prezydent jest zagrożony? No rzeczywiście, czytając te nowe informacje, analizując, jeszcze raz państwu polecam taką analizę w portalu polityce.pl, którą przygotował Marcin Wikłow, to rzeczywiście pojawiają się elementy bardzo niepokojące. Czy może, w moim przekonaniu, nie może się czuć bezpiecznie. Jeżeli wysocy oficerowie są, przeprowadzają de facto nielegalną operację, no, przy użyciu oszustwa, takiego dość haniebnego też trzeba to powiedzieć, podprowadzają gości Pałacu Prezydenckiego, bliskich współpracowników Andrzeja Dudy, pod patrol policji, który zachowuje się w sposób skandaliczny. Panie, które pracują w pałacu, miały płakać, kiedy zobaczyły tę sytuację. No to przecież nie możemy o żadnym bezpieczeństwie, ani co istotniejsze, albo równie istotne, lojalności mówić. Bardzo dziękuję ci za tę relację. Wojciech Biedroń sprzed gmachu prokuratury krajowej. Zapewne będziemy się jeszcze łączyć, bo to jest ważne miejsce, ważny punkt na mapie wydarzeń politycznych, które się dzieją w Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję państwu. Dziękuję, Tadeusz. Drodzy państwo, a my będziemy się łączyć z posłem Janem Kantakiem, Suwerenna Polska. Porozmawiamy o bezpieczeństwie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Porozmawiamy zapewne o tym dualizmie, czy też jego braku, bo tu jest pytanie, prawda, o to, czy mamy rzeczywiście dwie prokuratury krajową, czy jedną, czy mamy podwójne władze telewizji polskiej, czy mamy chaos w Sądzie Najwyższym, prawda, bo różne izby podejmują całkowicie odmienne decyzje. Ale chciałbym państwu zaproponować, zanim połączenie z posłem, materiał związany z uwięzieniem posłów Rzeczpospolitej Polskiej, uwięzieniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Żona Mariusza Kamińskiego, Barbara, w takim no, bardzo, bardzo emocjonalnym apelu woła o wolność dla swojego męża. Specjalnie dla państwa. I chciałabym je przeczytać, jeśli państwo pozwolą. Brawo! I teraz proszę zobaczyć, jak mój osłabiony mąż, który ledwie się trzymał na nogach, pisze do państwa taki list. Kochani, bardzo dziękuję wam za wsparcie, za solidarność ze mną i z Maćkiem, za słowa otuchy dla naszych najbliższych, za modlitwy. Proszę i apeluję, walczcie ze złem. Przepraszam, nie widzę tutaj. Które ponownie pojawiło się w naszym kraju 13 grudnia. Trzymamy się mocno. Nasi wrogowie nigdy nie zobaczą białych flag w naszych rękach. Podły reżim Tuska nie jest w stanie nas złamać. Damy radę. Zwyciężymy. Razem obronimy Polskę. No, trudno się dziwić postawie i słowom Barbary Kamińskiej, żony Mariusza Kamińskiego, uwięzionego byłego szefa CBA, posła Prawa i Sprawiedliwości. To jest nie tylko przecież sytuacja polityczna, ale rodzinna. Rodzina została pozbawiona męża, ojca, który zamiast w Sejmie, zamiast w domu, prawda, poza godzinami pracy, znajduje się teraz w więzieniu w Radomiu. My mamy, drodzy państwo, dla państwa właśnie przygotowany specjalny plakat. Tygodnik Sieci taki plakat opublikował. Właśnie widzimy go, polska biało-czerwona flaga. I to są
Co tu dużo mówić, dwaj więźniowie polityczni. Są osoby, które nie zgadzają się z takim określeniem, ale zdecydowanie naszym zdaniem to są nowi więźniowie polityczni. Tygodnik Sieci pisze o tym, zachęcamy do nabycia naszego tygodnika. A w środku właśnie plakat z dwoma osobami, politykami walczącymi z korupcją, a teraz znajdującymi się w więzieniu. Będziemy śledzić dla państwa tę sprawę. Czytajmy tygodnik Sieci, śledźmy portal w polityce.pl i oglądajmy oczywiście telewizję w polsce.pl. Tadeusz Płużański, zapraszam na kolejne rozmowy już za chwilę. Centrum Wydarzeń Telewizja w Polsce.pl. Tadeusz Płużański, witam państwa ponownie. Witam też mojego i państwa gościa, Jan Kantak, Suwerenna Polska. Witam pana posła. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, dziś gorący polityczny dzień mimo mrozu na zewnątrz, gorący dzień w Sejmie, gorący dzień jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Mamy straszne zamieszanie jeśli chodzi o prokuraturę krajową. Prokurator Dariusz Barski, który wciąż pełni funkcję, jest nieuznawany przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, który powołał na wniosek Donalda Tuska swojego prokuratora, czy też w ogóle gwałcąc zasady pełniącego obowiązki prokuratora pana Jacka Bilewicza. Ale zaczniemy, panie pośle, od informacji, która mrozi krew w żyłach, która pozostawia zastanawiać się nad tym, czy głowa państwa, czy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na pewno jest bezpieczny, bo czytamy na portalu w polityce.pl, to są nasze informacje, że wejście funkcjonariuszy i zatrzymanie posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika odbyło się być może z naruszeniem zasad bezpieczeństwa. Zostali wywabieni, zostali zatrzymani, to wszystko było nagrywane. Jak to oceniać? Panie redaktorze, zamknięcie posłów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego złamało wszelkie zasady. Zasady konstytucyjne, zasady ustawowe, zasady bezpieczeństwa. Dzisiaj skupia się pan na tych doniesieniach rzeczywiście, które widzimy na portalu w polityce.pl, dotyczące dekonspiracji miejsc, które zapewniają bezpieczeństwo w naszym państwie. No, szanowni państwo, jesteśmy naprawdę w niezwykle trudnych czasach, już abstrahując od tego bezprawia, które się rozlało po Polsce i anarchii, z którą mamy do czynienia w wyniku działań polityków koalicji 13 grudnia, ale tak naprawdę mamy bardzo niebezpieczną sytuację geopolityczną. Proszę zwrócić uwagę, jakie są doniesienia w szwedzkich mediach, jakie słowa padają z ust szwedzkich polityków, którzy mówią, że obywatele muszą się przyszykować na bardzo potencjalną wojnę z Rosją. Sytuacja jest bardzo trudna, zdestabilizowana w naszym obszarze geograficznym. No i przychodzi pan Tusk z nowymi ministrami, w ciągu miesiąca podminowywują, w zasadzie niszczą wszystkie fundamenty, na których oparte jest demokratyczne państwo prawne. Ja już to napisałem na Twitterze. Za czasów Zjednoczonej Prawicy Putin i Łukaszenko potrzebowali imigrantów i hybrydowych działań na granicy polsko-białoruskiej, żeby zdestabilizować sytuację w naszym państwie. Teraz tego nie potrzebują. Destabilizacja jest tak naprawdę hasłem przewodnim obecnego rządu, który uderza wszystkie fundamenty, tak jak wspomniałem. Najpierw uderzyli w telewizję, czyli fundament wolności słowa, wolności informacji. Później uderzyli w Centralne Biuro Antykorupcyjne, czyli instytucję, która ma zapewniać przejrzystość życia publicznego, walkę z gangreną, jaką jest korupcja. Później uderzają w sądownictwo poprzez uderzenie w uchwałą Krajową Radę Sądownictwa, nie uznając wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który
pozwolił panu prezydentowi korzystać z prawa łaski, uderzają w Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, czyli uderzenie całkowicie w sądownictwo. Uderzają we wszystkie fundamenty państwa demokratycznego, demokratycznego państwa prawnego. No i jako taka wisienka na torcie, czyli uderzają w osoby. Uderzają w Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, osoby, które walczyły z komuną i korupcją. A można by powiedzieć, że to są dwa fundamenty dzisiejszej władzy, dlatego tak skrzętnie są zwalczani. Panie pośle, no właśnie, nawiązał pan do walki z komuną. Zobaczmy materiał. Szereg osób, które protestowały przed aresztem, przed więzieniem w Radomiu, gdzie uwięziony jest Mariusz Kamiński, skandowało właśnie precz z komuną. Jeśli możemy zobaczyć ten materiał, poproszę. Tutaj posłowie, którzy należeli do Ligi Republikańskiej, swego czasu walczyli z komuną, potem walczyli z korupcją, nie przestając walczyć oczywiście z komuną. Dzisiaj zamiast na sali sejmowej, dziś kolejne posiedzenie Sejmu, znajdują się w więzieniach. Klucz do tej sprawy ma Adam Bodnar. Tak wyraził się w telewizji w Polsce.pl w rozmowie z redaktorem Michałem Karnowskim, Błażej Poborze, doradca prezydenta RP. Co zrobi Adam Bodnar zdaniem pana posła? Czy rzeczywiście przychyli się do tych wniosków? Nie sądzę, panie redaktorze, bo wbrew niektórym interpretacjom, kiedy Bodnar był rzecznikiem praw obywatelskich, uważali, że jest niezależnym rzecznikiem. Ja mówiłem od początku, że to jest rzecznik Platformy Obywatelskiej jako rozwinięcie skrótu RPO, a nie rzecznik praw obywatelskich, bo był od początku bardzo mocno upolityczniony. No i widzimy, że on będzie wykonywał rozkazy Donalda Tuska. Ja mam wrażenie, że panu Tuskowi zależy na wzniecaniu tutaj jak najskrajniejszych emocji, żebyśmy się nie skupiali na meritum, czyli na tym, jak pracuje rząd, jakie podejmuje decyzje, choćby w kwestii relokacji nielegalnych migrantów, czy w kwestii przemian klimatycznych. No przecież ostatnia wypowiedź wiceminister klimatu, która powiedziała, że do 2040 roku Polska chce, żeby ograniczyć emisję CO2 o 90%, to jest największe uderzenie w naszą gospodarkę. Oni brak planu, brak wizji na reformy państwa chcą przykrywać czystymi emocjami i trzymanie ludzi krystalicznie czystych, jak pan minister Mariusz Kamiński, pan minister Maciej Wąsik, jest na rękę Donaldowi Tuskowi, żeby odwracać uwagę od rzeczy takich codziennych, niby przyziemnych, ale niezwykle istotnych z punktu widzenia rządzących, żeby ich rozliczać z tego, co zapowiadali, a co robią. Czyli to te choćby 100 konkretów na 100 dni, proszę zwrócić uwagę, już o tym się nie mówi. Nie mówi się o tej kwocie wolnej od podatku do wysokości 60 tysięcy. Nie mówi się o tym, co mówił pan Kośniak-Kamysz z Szymonem Hołownią o dobrowolnym ZUS-ie. Nie rozlicza się ich z obietnic, bo oni starają się zapewnić zamiast chleba, starają się zapewnić igrzyska. No właśnie, panie pośle, jak to jest? Przejdźmy do tematu prokuratury krajowej. Czy mamy w tej chwili dwie prokuratury i dwóch prokuratorów krajowych, czy też jednego, czy wciąż jest nim Dariusz Barski, czy już Jacek Bilewicz? Panie redaktorze, w demokratycznym państwie prawa liczy się siła prawa. Natomiast mamy teraz spór między siłą prawa a prawem siły. Niestety w momencie, kiedy tacy ludzie jak pan Kierwiński dysponują siłami
takim jak policja, która wkracza nielegalnie do Pałacu Prezydenckiego, jeśli była w stanie nielegalnie wkroczyć do Pałacu Prezydenckiego, to jest w stanie wkroczyć do każdej instytucji i wynieść, tak jak to zapowiadał Donald Tusk w kampanii wyborczej i pan Siemoniak, że silni ludzie przyjdą i wyniosą prezesa. To była mowa wtedy o prezesie Glapińskim, prezesa, o prezesie... Postulaty, które są realizowane. To są postulaty realizowane całkowicie wbrew prawu, więc... Niestety tu debata na temat tego, czy dany przepis obowiązuje, czy nie obowiązuje, nie ma sensu, ponieważ tu jest prawo siły. Powtórzę, oczywistym jest, że przepisy, które mamy powszechnie obowiązujące, ustawy funkcjonujące w obrocie prawnym, zapewniają panu Dariuszowi Barskiemu pewność, że jest prokuratorem krajowym, ale w obecnej rzeczywistości, czy to ma znaczenie? No znaczenie ma tylko to, kto ma siłę. Niestety resortem siłowym kieruje, jak wszystkimi resortami, koalicja 13 grudnia i ona się nie liczy z prawem. Ma jeszcze osłonę medialną, całkowicie praktycznie już domkniętą. Na szczęście są takie bastiony wolności, jak telewizja w Polsce.pl, czy telewizja Republika, czy telewizja Trwam, ale generalnie jeśli spojrzeć na te mainstreamowe media, to one osłaniają działania podejmowane przez Tuska i jego ekipę. No i mają też osłonę zagraniczną, to trzeba bardzo mocno podkreślić. Nie miejmy, szanowni państwo, złudzeń, że w Berlinie i w Brukseli otwierają korki od szampana, jak widzą te siłowe działania ekipy Tuska, bo to zapowiadał Klaus Bachmann. To jest człowiek bardzo dobrze znany w Gdańsku. On ma różnego rodzaju powiązania z politykami Platformy Obywatelskiej. Wobec tych powiązań pojawiają się poważne znaki zapytania, jeśli chodzi o finansowanie na przykład Kongresu Liberalno-Demokratycznego na początku lat 90. No i on właśnie jako ten przyjaciel Platformy Obywatelskiej taką tezę wypowiedział w jednej z gazet, napisał, że Platforma powinna wykorzystać metody państwa policyjnego. Widzimy zastosowanie w praktyce tych słów. Żeby wprowadzać demokrację metodami niedemokratycznymi, tak się wyrażał pan Klaus Bachmann. Ale nie tylko Klaus Bachmann, szereg prawników też zdaje się podzielać, tych związanych z Platformą Obywatelską, taki punkt widzenia i takie metody. Mówił pan poseł o tym, że chyba najbardziej smutne jest to, że Polska jest osamotniona, nie może liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony stolic europejskich, Berlina czy Brukseli. Jak zatem zmienić tę patową sytuację? Jak przerwać ten łańcuch bezprawnych działań, jeśli uznajemy je właśnie za bezprawie? To jest bardzo trudne pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź jako opozycja nie totalna, tylko merytoryczna, propaństwowa, bo w tym momencie niszczone są fundamenty państwa polskiego, wszystkie zasady, na których opiera się funkcjonowanie naszego państwa. Z pewnością robienie takich spektakli, jak robiła Platforma Obywatelska, nie będzie działało na korzyść dzisiejszej opozycji. Musimy pokazać racjonalność, pewną ofertę alternatywną wobec rządów Donalda Tuska. Musimy pokazywać to, co pokazywaliśmy przez 8 lat. My żyliśmy naprawdę w innej rzeczywistości. Przede wszystkim powrócę do tego wątku medialnego. Nas rozliczano z każdej rzeczy, nawet sztucznie wykreowanej. Natomiast z decyzji podejmowanych przez obecny rząd nikt ich praktycznie nie rozlicza. Jest puste echo, które wybrzmiewa wobec takich działań jak choćby zgoda na pakiet migracyjny, o czym większość Polaków pewnie nie ma świadomości, że rząd Tuska nie postawił weta i tak naprawdę będziemy mierzyli się w najbliższych latach z masową, przymusową relokacją migrantów. No właśnie, ale niestety program Zjednoczonej Prawicy nie wystarczył do tego, żeby stworzyć większościowy rząd. W jaki sposób właśnie wasze ugrupowania Suwerenna Polska i Prawo i Sprawiedliwość zamierzają wrócić do władzy? Jaką ofertę tutaj przedstawić Polakom? Jaki jest pana pomysł? Przede wszystkim ambitna, suwerennościowa polityka, panie redaktorze. Musimy pokazywać, że owszem, bycie członkiem w Unii Europejskiej ma swoje zalety, ale ma również wady i nie można
płynąć w głównym nurcie, ponieważ wtedy nie ma się wpływu na otaczającą nas rzeczywistość. Myślę, że w najbliższych latach przyjdą bardzo trudne czasy. Miejmy tego świadomość w wyniku tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Klimatycznej, migracyjnej, o której mówi pan poseł. Słucham? Jeszcze raz? Klimatycznej, imigracyjnej, o której też mówimy. Tak, klimatycznej, imigracyjnej. No, miejmy świadomość, że ta polityka Fit for 55 zaplanowana przez pana Timmermansa i innych biurokratów brukselskich przede wszystkim uderzy w nasze państwo, w naszą konkurencyjność, w naszą przedsiębiorczość, w naszą gospodarkę, nasze szanse dogonienia Europy Zachodniej. Bardzo dobrze nam szło to doganianie, ale właśnie to ma być takie homonto zarzucone na nasze plecy, które ma spowolnić nasze dążenia do bycia równym rzeczywiście uczestnikiem Unii Europejskiej. Musimy, jak rozumiem, się banku temu przeciwstawiać. Tu tutaj stawiamy kropkę, panie pośle. Jan Kanthak, poseł suwerennej Polski. I o tym będziemy po prostu mówili. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tadeusz Płużański, to jest telewizja w Polsce.pl. Wciąż trwa poranek polityczny naszej telewizji. Tadeusz Płużański, proszę zostać z nami. Telewizja w Polsce.pl, w centrum wydarzeń, a znajdujemy się właśnie w centrum wojny politycznej. Dziś o 10:00 teraz rusza Sejm, dwudniowe obrady od wtorku do czwartku. Witam w studio Filipa Frąckowiaka, radnego miasta stołecznego Warszawy, dyrektora Muzeum Zimnej Wojny. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. O sprawach politycznych, ale też historycznych będziemy rozmawiać. Mamy obrady Sejmu bez dwóch posłów, bez Mariusza Kamińskiego i bez Macieja Wąsika. Zamiast w ławach poselskich przebywają w więzieniach. W Radomiu z drugiej strony pod Ostrołęką Maciej Wąsik. Tam protesty Polaków, też członków Prawa i Sprawiedliwości. Pan radny, pan dyrektor wybiera się, zdaje się, jutro, tak? Dlaczego właściwie uważa pan, że trzeba bronić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Sprawa jest wieloaspektowa. Po pierwsze dlatego, że są pewne wątpliwości prawne, zarówno te dotyczące ułaskawienia przez pana prezydenta, a po drugie te, które dotyczą samej działalności panów posłów, panów ministrów, którzy służyli Polsce, co tu dużo mówić, byli po prostu urzędnikami państwowymi. I kolejny aspekt, wokół którego tworzą się wątpliwości, jest też sposób ich zatrzymania, a także sędziowie, którzy wydawali te wyroki, i właściwie nawet strona niesprzyjająca Prawu i Sprawiedliwości, nawet niektórzy komentatorzy związani, też staje się politycy związani z obecnie rządzącą koalicją, mówią, że wskazują na to, że jeden z sędziów był wyraźnie opowiadał się po stronie jednej stronie politycznej. To sprawia, że możemy mówić, że mamy więźniów politycznych. Ja osobiście, bo także jest to pewien aspekt, który dotyczy mnie od strony mnie osobiście. Miałem 4,5 roku, kiedy mojego ojca aresztowano. Józefa Szaniawskiego. Józefa Szaniawskiego, dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej, który współpracował z Radiem Wolna Europa. I na zasadzie prawa PRL-owskiego skazano go na 10 lat więzienia. Ja pamiętam przeszukującą SB nasze mieszkanie. I teraz chciałbym zaapelować do tych wszystkich urzędników, którzy tak gorliwie popierają dalsze, najpierw wyrok, potem dalsze więzienie panów ministrów Kamińskiego i Wąsika. Pomyślcie o tym, czy za służbę państwu
naprawdę warto jest zamykać ludzi w więzieniach. Mówił już o tym nawet w swoim testamencie Ryszard Siwiec, który wzywał, że nie można dla ustanawiania pewnych idei krzywdzić ludzi. Przypomnijmy zresztą, panie dyrektorze, bo może nie wszyscy pamiętają, historia nie jest mocną stroną polskich szkół, prawda, szczególnie, że te programy mają być cały czas zmniejszane, raczej prowadzi się do polityki, prawda, amnezji, ale Ryszard Siwiec to jest ten Polak, zresztą były żołnierz AK, który podpalił się na Stadionie Narodowym w roku 1968, protestując przeciwko inwazji wojsk sowieckich, tak, na Czechosłowację, spalił się, dokonał samopodpalenia. Przed wyjściem z domu nagrał swój testament i on jest dostępny na YouTubie, bardzo polecam państwu wysłuchanie tego, wysłuchanie, co mówił człowiek, który apelował, aby ludzie, którzy wprowadzali w Polsce porządek socjalistyczny, porządek PRL-owski, żeby się opamiętali. To dłuższa wypowiedź. Usłyszcie mój krzyk. To są takie, tak, takie kluczowe słowa, które tam padają. Dostępne. Niestety aktualne dziś, chyba nigdy nie warto jest krzywdzić ludzi, chcąc wprowadzać pewną ideologię. Myślę, że o tym też mówił prezydent, tak myślę, taka jest moja interpretacja tych słów, kiedy mówił o terrorze praworządności. Kiedyś też pojawiło się sformułowanie o terrorze ekologów. Kiedy wyznacza się jakieś dobre cele, ale dochodzi się do nich w sposób krzywdzący innych ludzi. Mieliśmy oczywiście bardzo złe, tragiczne doświadczenia z totalitaryzmami, autoryzmami. Nie możemy doprowadzić do tego w Polsce bez względu na to, kto rządzi. I to jest mój apel, żeby jednak powstrzymać się od tego typu działań. To przesłanie Ryszarda Siwca będzie dostępne w Muzeum Zimnej Wojny, które powstaje na Starym Mieście. Od razu zaprośmy może do muzeum, podajmy jego lokalizację, poproszę. Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Kuklińskiego, bo to jest bardzo ważne, znajduje się na ulicy Jezuickiej 1/3 na Starym Mieście, częściowo w podziemiach dawnego Komisariatu Milicji Obywatelskiej. No właśnie tam jest sala ofiar komunizmu, gdzie pod miejscem, gdzie pobito na śmierć Grzegorza Przemyka, w tej sali ofiar komunizmu prezentujemy między innymi Ryszarda Siwca, ale także Jana Palacha, czeskiego studenta, który się także podpalił w proteście przeciwko atakowi państw Układu Warszawskiego na rozkaz Moskwy na Czechosłowację. Oni też pilnowali porządku i praworządności państw bloku wschodniego, bo to tak trzeba przecież określić. Także pokazujemy archipelag Gułag, czyli te obozy koncentracyjne, obozy niewolniczej pracy w Związku Sowieckim, także pracę Instytutu Pamięci Narodowej pod przewodnictwem profesora Szwagrzyka, ekshumację żołnierzy wyklętych. Ujmujemy ten temat międzynarodowo, także listy Grypsy z więzienia Łukasza Cieplińskiego. Właściwie powinien powiedzieć jednak listy, bo Grypsy są bardziej, może dotyczą osób, które są po prostu bandytami. Oni nie byli bandytami, tylko polskimi patriotami. No właśnie, ale Łukasz Ciepliński był bez wątpienia więźniem politycznym, który zginął za Polskę, za polską wiarę. Bez wątpienia więźniem politycznym. Zgodnie z prawem PRL. Bez wątpienia, oczywiście zgoda, więźniem politycznym był to pana tato Józef Szaniawski. Mówi się o nim jako ostatnim więźniu PRL, czy też ostatnim więźniu, osobistym więźniu Czesława Kiszczaka, szefa komunistycznej bezpieki. Dzisiaj też mamy więźniów politycznych, to jest właśnie Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, ale to, co jest ważne, chyba przerażające też w tej historii, to miejsce zatrzymania obu posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pałac Prezydencki. No i dzisiaj wedle informacji, które dla państwa przygotowujemy, wedle informacji portalu wpolityce.pl, wiele wskazuje na to, że ci funkcjonariusze, którzy weszli do Pałacu Prezydenckiego, złamali zasady bezpieczeństwa, wywabili
dwóch posłów, czyli była to prowokacja. Popychali Mariusza Kamińskiego. To wszystko było filmowane. Pana ocena tych wydarzeń i oczywiście to jest też pytanie o bezpieczeństwo głowy państwa. Tak długo jak pojawiały się wątpliwości prawne, nie indywidualne, wewnętrzne, że ktoś uważa, że jest niewinny, bo tam było coś jednak więcej. Były wątpliwości, poważne wątpliwości prawne dotyczące ułaskawienia przez prezydenta. Zostali ułaskawieni. Tak długo, dopóki one nie zostały wyjaśnione, nie powinno być czegoś takiego jak obława na tych ludzi. To była obława. Być może z naruszeniem prawa, a już sytuacja, w której prezydent był, nie mógł wyjechać z Belwederu, nie mógł dojechać do Pałacu Prezydenckiego i teraz oczywiście drogę zastawił mu autobus. Drogę zastawił mu autobus, który akurat się zepsuł przed bramą Belwederu. To jest operacja służb specjalnych, panie dyrektorze. W mojej opinii, ja nie mam co do tego wątpliwości. Ja nie mam co do tego wątpliwości. Codziennie przejeżdża kilkaset autobusów przed bramą Belwederu. I właśnie tego dnia, właśnie w tym momencie miał się tam zepsuć. Teraz proszę sobie wyobrazić jeszcze inną sytuację. To już mówię jako radni, ci kierowcy miejskich zakładów autobusowych, oni doskonale wiedzą, że na trasie pomiędzy ulicą na Belwederskiej jest brama jednego z prezydenckich pałaców, Belwederu. I oni doskonale są przeszkoleni i wiedzą o tym, że może wyjeżdżać stamtąd kolumna, której muszą ustąpić drogę. Czyli to wszystko nie jest przypadek. Zobaczmy wspólnie, jak o tej całej sytuacji i też uwięzieniu dwóch posłów Rzeczpospolitej Polskiej mówił Błażej Poborze, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Poproszę. Jesteśmy przed zakładem karnym, gdzie przebywa niesłusznie osadzony, gdzie uwięziony jest Maciej Wąsik, mój przyjaciel, mój do niedawna kolega z kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za mną jest organizowany każdego dnia solidarnościowy protest. Protest wszystkich, którzy domagają się natychmiastowego zwolnienia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego z więzień. Klucze do wolności ma Adam Bodnar, a tu jest codziennie ponad 200 osób, które domaga się uwolnienia bezprawnie przetrzymywanych posłów na Sejm. Każdego dnia musi być nas tu jeszcze więcej i wierzymy w to, że przyniesie to im wolność. Sprzed więzienia w Radomiu, gdzie przetrzymywany jest Mariusz Kamiński, mówił dla państwa Błażej Poborze, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, mówił w rozmowie dla telewizji w Polsce.pl z redaktorem Michałem Karnowskim. Panie dyrektorze, prośba o komentarz, ale też może uzupełnię o te słowa, które tam się pojawiają. Oczywiście wolność dla Kamińskiego i Wąsika, ale też właściwie cały czas pojawia się slogan, pojawia się zwrot precz z komuną. Ponieważ te działania, ten slogan precz z komuną nawiązuje do tego modelu aresztowania ministrów. Modelu, który już w pierwszej części rozmowy mówiliśmy o tym, jak on jest podobny do tego modelu, czy z wczesnego okresu PRL-u, czy nawet z późnego okresu PRL-u, z wykorzystaniem służb, z jakąś zasadzką w Pałacu Prezydenckim, który owszem, nie jest eksterytorialny, ale jednak ma swoją autonomię. Szefowej Kancelarii Prezydenta nie zostały okazane dokumenty. To jest pierwszy podstawowy krok, który powinni zrobić funkcjonariusze, którzy chcą wejść na terytorium Pałacu Prezydenckiego. Ci klucz do rozwiązania tej sprawy, tak jak mówił pan minister Błażej Poborze, ma Adam Bodnar, czy rzeczywiście skorzysta z takiej klucze szansy? Klucze są w rękach polityków. To także jest potwierdzenie na to, że minister Kamiński, minister Wąsik są więźniami politycznymi. Czy skorzysta?
chciałbym, żeby skorzystał. Nie wiem, czy skorzysta, czy nie wiem, czy sytuacja dojrzała do tego po ich stronie, po stronie nie tylko Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczmy, te osoby, które przyjeżdżają, jadą przez całą Polskę, naprawdę. I nie tylko na tą manifestację, która odbyła się w Warszawie 11 stycznia, ale do tych pod bramy tych zakładów karnych przyjeżdżają ludzie z całej Polski. To nie są politycy Prawa i Sprawiedliwości, to nie są tylko członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Coś jest w sercach tych ludzi, że uważają, że warto jest wziąć dzień wolny z pracy albo wyjechać o świcie, żeby być pod tymi bramami wraz ze wschodem słońca, żeby przez megafony minister Kamiński albo minister Wąsik usłyszeli głos tych, którzy są solidarni z nimi. Bądźmy solidarni z nimi, bo oni tego potrzebują i mam takie wrażenie, że Polska tego potrzebuje. Także potrzebuje tego koalicja rządząca. Myślę, że oni muszą też widzieć, że my, że przeholowali. Będziemy wracać do rozmowy. Filip Frąckowiak zostaje jeszcze w studio telewizji w polsce.pl. Filip Frąckowiak, radny miasta stołecznego Warszawy, muzeum, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny. Tadeusz Płużański, wracamy na antenę już za chwilę. Zostańcie państwo z nami. Centrum Wydarzeń, telewizja w polsce.pl, a w studio jest z nami niezmiennie Filip Frąckowiak, radny miasta stołecznego Warszawy, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny. Witam serdecznie, witam ponownie. Dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, mówiliśmy o Ryszardzie Siwcu i jego zawołaniu "Usłyszcie mój krzyk". To był człowiek, który protestował przeciwko komunizmowi, przeciwko inwazji wojsk zaprzyjaźnionych, prawda, sprzymierzonych, sowieckich, komunistycznych na Czechosłowację. Dzisiaj właściwie powinniśmy zawołać usłyszcie głos Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, usłyszcie krzyk żon, które starają się o uwolnienie swoich mężów. Może zobaczmy, co mówiła przed więzieniem w Radomiu Barbara Kamińska, żona Mariusza Kamińskiego. Poproszę. Specjalnie dla państwa. I chciałabym je przeczytać, jeśli państwo pozwolą. Brawo! I teraz proszę zobaczyć, jak mój osłabiony mąż, który ledwie się trzymał na nogach, pisze do państwa taki list. Kochani, bardzo dziękuję wam za wsparcie, za solidarność ze mną i z Maćkiem, za słowa otuchy dla naszych najbliższych, za modlitwy. Proszę i apeluję, walczcie ze złem. Przepraszam, nie widzę tutaj. Które ponownie pojawiło się w naszym kraju 13 grudnia. Trzymamy się mocno. Nasi wrogowie nigdy nie zobaczą białych flag w naszych rękach. Podły reżim Tuska nie jest w stanie nas złamać. Damy radę. Zwyciężymy. Razem obronimy Polskę. Barbara Kamińska, żona Mariusza Kamińskiego, sprzed więzienia w Radomiu. A my, drodzy państwo, przenosimy się w tej chwili do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie rozpoczęło się posiedzenie. Szanowni państwo, chciałbym odnieść się do tego, co powiedział pan przewodniczący Błaszczak. Chcę państwa poinformować,
że większość z rzeczy, o które pan poseł był uprzejmy zapytać, czy które był uprzejmy podnieść, będzie, jak rozumiem, wyjaśniona w informacji, którą państwo zechcieli złożyć, czy prośba o tę informację, którą państwo zechcieli złożyć do prezesa Rady Ministrów. Będziemy nad tym procedować w dniu jutrzejszym. Co do pisma pana przewodniczącego, ja się oczywiście bardzo chętnie z nim zapoznam, tak jak z całą korespondencją, która od państwa do mnie trafia, i potraktuję ją bardzo poważnie. Co do zapowiedzi wniosku do prokuratury dotyczącego mojego działania, oczywiście bardzo proszę, bardzo chętnie przed wszystkimi organami państwa bardzo precyzyjnie i jasno wyjaśnię, co stało za kolejnymi krokami przeze mnie podejmowanymi. Czy zechcą państwo umożliwić prowadzenie obrad w dalszym ciągu? Czy zechcą państwo umożliwić prowadzenie obrad? Panie pośle, musimy najwyraźniej jeszcze chwilę poczekać. Szanowni państwo, pytam po raz trzeci. Czy zechcą państwo umożliwić prowadzenie obrad? W takim razie ogłaszam przerwę w obradach w związku z niemożliwością prowadzenia obrad, a Konwent Seniorów zapraszam do ciemnego saloniku. Przerwa 10 minut. Jak państwo widzą, marszałek Sejmu Szymon Hołownia przerwał obrady. Posłowie Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski domagają się w okrzyku uwolnić posłów. Posłuchajmy słów, które padły przedtem, przed tymi owacjami, a były to słowa Mariusza Błaszczaka, byłego szefa MON, posła PiS. Poproszę. Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, zwracam się z wnioskiem o zmianę sposobu prowadzenia obrad i wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego debaty na temat bezprawnego uwięzienia posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz zamachu na prokuraturę. Koalicjo, 13 grudnia. Mówicie, że miejsce przestępców jest w więzieniu. Ja chcę przypomnieć, że posłowie Kamiński i Wąsik całe swoje polityczne życie walczyli z korupcją. Oni zostali ukarani za walkę z korupcją, a wasi politycy za korupcję dostają nagrody. Gdzie jest Włodzimierz Karpiński, oskarżony o łapówkarstwo? W europarlamencie, decyzją marszałka Hołowni. Gdzie jest Stanisław Gawłowski, Tomasz Grodzki, Roman Giertych, na których ciążą poważne zarzuty w parlamencie? To po to wam przejęcie mediów, prokuratury i CBA. O bezkarność wam chodzi. Panie marszałku, składam pismo z żądaniem podjęcia działań na rzecz umożliwienia wykonywania mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Skierowaliśmy także wniosek o podejrzenie popełnienia przez pana przestępstwa, przekroczenia kompetencji do prokuratury. Może to zresztą dlatego tak pospiesznie dokonywane jest przejęcie prokuratury. I jeszcze chciałbym serdecznie przywitać panie Barbarę Kamińską i Romę Wąsik. Dziękujemy, że jesteście. My jesteśmy z wami.
Mariusz Błaszczak, były szef MON, poseł Prawa i Sprawiedliwości, apelował o uzupełnienie porządku obrad Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o punkt dotyczący bezprawnego uwięzienia dwóch posłów Rzeczpospolitej, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W studiu jest z nami cały czas Filip Frąckowiak, radny miasta stołecznego Warszawy, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny. Pana komentarz do dzisiejszych obrad Sejmu. Nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, że są aresztowani, uwięzieni ludzie, którzy służyli Polsce, ludzie, którzy zostali uniewinnieni przez prezydenta, i dlatego ten protest w na pierwszym Sejmie po aresztowaniu ministrów Kamińskiego i Wąsika jest bardzo ważny. Widać, że posłowie są nieustępliwi, posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ale wydaje się, że w tej sytuacji czymś oczywistym, że ktoś, kto reprezentuje Ministerstwo Sprawiedliwości, być może minister Bodnar, a być może ktoś z jego zastępców, powinien wyjaśnić na prośbę pana, Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, to co się znalazło we wniosku pana ministra Błaszczaka, wyjaśnić tę sytuację. To jest sytuacja nadzwyczajna. To jest sytuacja, w której nie było po 89 roku. Mówimy o aresztowaniu za służbę państwu, służbę za walkę z korupcją, za służbę urzędniczą. Bardzo dobrze, że pan minister Błaszczak wyczytał nazwiska tych wszystkich podejrzanych polityków, tych wszystkich polityków związanych z Platformą Obywatelską, którzy są podejrzewani o działalność, czy korupcyjną, czy niezgodną z prawem. I nie mówimy tutaj o służbie państwu. Nie mówimy tutaj nawet o tym, że ktoś mógłby na swoim administracyjnym stanowisku gdzieś popełnić jakiś błąd. Mówimy o działalności korupcji, o podejrzeniu o działalność korupcyjną. No i kilku z nich znalazło się w parlamencie, w nagrodę chyba. Więc ja jestem zbudowany tym, że są takie protesty. Jak patrzę na żony panów ministrów, które są obecne na galerii sejmowej, i Roma Wąsik, tak, i Barbara Kamińska. Czy pod bramami, to jest takie oczywiste, i oczywiście myślę wtedy o mojej mamie, która jeździła do więzienia do Halina mojego taty. Nierzadko żona Józefa Szaniewskiego. Tak, nierzadko była niewpuszczana, mimo że to widzenie było umówione, czy to w więzieniu na Rakowieckiej, czy w więzieniu w Barczewie. No to jest dramat. To jest też dramat Polski. To nie jest dramat tylko osób, tych konkretnych osób, czy tego konkretnego środowiska. To jest dramat Polski. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Mówię to też człowiek, który jest oczywiście po jednej stronie tego sporu, związany ze środowiskiem antykomunistycznej. Antykomunistycznej, tak. Wciąż. Ale Nie można prowadzić Polski nad taką przepaść. Chciałbym tylko zauważyć, że działania koalicji, która zdobyła większość w Sejmie i w Senacie. Koalicji, która nazywa siebie koalicją 15 października, ale swoimi działaniami pokazuje, że jest koalicją 13 grudnia. No tak, oni wykorzystują metody siłowe przejęcia instytucji, które na zasadzie prawa wolnej, niepodległej, trzeciej, demokratycznej, jak dotąd trzeciej Rzeczpospolitej, są u sterów tych instytucji takie, a nie inne osoby, ponieważ związane z poprzednią kadencją Sejmu. Czy mówimy o mediach, czy kadencją na przykład Rady Mediów Narodowych? No, tak jest skonstruowane w tej chwili prawo, że Rada Mediów Narodowych mianuje prezesa mediów telewizji polskiej, mediów publicznych. Takie jest prawo i należałoby. Takie jest prawo, a tutaj prawo doszło przestrzegać. Tutaj doszło do siłowego przejęcia. No do czego to zmierza?
No właśnie. Przepraszam, to co się wydarzyło w czerwcu, o ile dobrze pamiętam, 2015 roku, czyli przegłosowanie, mianowanie członka Trybunału Konstytucyjnego na zaś, jakby można powiedzieć, przez Platformę Obywatelską i PSL, to wydaje się niewinną igraszką w porównaniu z tym, co się w tej chwili dzieje. Blokada prezydenta, żeby nie mógł wyjechać z Belwederu, no to są też kwestie bezpieczeństwa państwa już. Bezpieczeństwa prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ja nie jestem prawnikiem, ale tak się zastanawiam, czy nieobecność dwóch posłów w Sejmie nie ponosi za sobą pewnych skutków prawnych, czy ten Sejm w ogóle jest legalny, tak? Czy on może dalej działać? Przecież nie znaleźli się w Radomiu, czy prawda, pod Ostrołęką w więzieniach z własnej woli, zostali tam, można być, porwani, prawda, uprowadzeni i tam przetrzymywani. Tu prawnik pewnie musiałby odnieść się do tej kwestii. Ja też nie jestem prawnikiem, ekspertyzy są znane, w tej sprawie są opinie prawne, które mówią o tym, że Sejm obradujący bez niezgodnie z prawem aresztowanych posłów, którym się uniemożliwiło obecność na Sejmie, nie może stanowić prawa. Stawiamy kropkę. To także powinno podlegać dyskusji i wyjaśnieniu społeczeństwu. Filip Frąckowiak, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny w Warszawie, do którego zresztą serdecznie zapraszamy, w Warszawie na Starym Mieście przy ulicy Jezuickiej, Radny Miasta Stołecznego Warszawy. Bardzo dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję w studiu Telewizji w Polsce.pl. Tadeusz Płużański, zostańcie państwo z nami, wiele się dzieje, a my dla państwa relacjonujemy to wszystko. Tadeusz Płużański w Centrum Wydarzeń, Telewizja w Polsce.pl. Znajdujemy się w Centrum Wydarzeń w Sejmie. Gorąca atmosfera. Dziś o 10:00 rozpoczęło się kolejne posiedzenie. Zaczęło się od wniosku pana posła Mariusza Błaszczaka o to, żeby uzupełnić punkt obrady o punkt dotyczący bezprawnego aresztowania dwóch posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Michała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Po tych słowach wielka owacja posłów Zjednoczonej Prawicy. Szymon Hołownia poprosił o przerwę w obradach, a w Sejmie Rzeczpospolitej jest nasz korespondent Maciej Zemła. Witaj, Maćku. Co się dzieje w Sejmie? W Sejmie dzieje się bardzo, bardzo wiele. Jest bardzo gorąca atmosfera. Rzeczywiście te obrady zostały przerwane. Przerwane zostały, ponieważ posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyrazili swoją solidarność, swój sprzeciw wobec działań siłowych, wobec posłów Kamińskiego, Wąsika. Bili brawo, skandowali uwolnić więźniów. Wszyscy mieli też na sobie te charakterystyczne stroje z grafiką taką, która jest w internecie, solidarni z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim. Temu wszystkiemu przysłuchiwały się żony. Pani Roma Wąsik, żona Macieja Wąsika, i pani Barbara Kamińska, żona pana posła Mariusza Kamińskiego. Naprawdę bardzo gorąca atmosfera. Pan marszałek Szymon Hołownia przerwał te obrady na 10 minut. Ja rozmawiałem tutaj z panem posłem Mosińskim przed chwilą. Jest przekonany, że ten protest, ta solidarność z panami zatrzymanymi jeszcze wybrzmi na sali plenarnej. Bardzo, bardzo gorące będą te obrady. Wszystkiemu temu się przysłuchujemy. Za niedługo nasi widzowie będą mogli zobaczyć w ogóle całą tą sytuację związaną ze skandowaniem uwolnić więźniów i panie właśnie Wąsik i panią Kamińską, które tę scenę obserwowały. To wszystko będzie dla państwa już niebawem
Jestem tutaj dla państwa i będę to wszystko relacjonować. A my pozostajemy jeszcze z Maciejem Zemłą. Powiedz, Maćku, no bo trudno się było właściwie spodziewać innego scenariusza. Przecież klub Prawa i Sprawiedliwości powinien być i jest ze swoimi posłami. Oni są teraz w więzieniu, a powinni być na sali sejmowej i to jest naturalnie wyrażana solidarność właśnie z dwoma politykami, zresztą jakże ważnymi, jeśli chodzi o walkę z komunizmem, walkę z korupcją. To jest przecież taki też znak rządów Prawa i Sprawiedliwości, ważny znak, prawda, bo ta partia miała na sztandarach i skutecznie walczyła z korupcją. Wracamy do tego, co się dzieje w Sejmu. Jaki scenariusz teraz przewidujesz? Co się będzie działo po przerwie zarządzonej przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię? Pan poseł Mosiński powiedział, że ta solidarność będzie cały czas wyrażana w trakcie tego posiedzenia Sejmu, więc spodziewam się, że może być cały czas ten głośny okrzyk uwolnić więźniów jak najbardziej słyszalny. Być może posłowie będą skandować jeszcze inne hasła. Słyszeliśmy tam hasło precz z komuną także. Myślę, że ta solidarność będzie wyrażona. Ja sobie nie wyobrażam innego scenariusza, gdy mamy posłów, wobec których pan prezydent zastosował ułaskawienie już kilka lat temu i którzy teraz cały czas są poddawani pewnego rodzaju represjom, cały czas jest im ta praca uniemożliwiana, więc myślę, że zaraz jak te obrady zostaną wznowione, będziemy cały czas widzieć tą solidarność wyrażaną z panami posłem Kamińskim, Wąsikiem. Pan minister Czarnek, to jest ważne, minąłem go na korytarzu, porozmawiałem, ta rozmowa też będzie wkrótce dostępna dla naszych widzów. Powiedział, że nie będzie żadnego ocia Majdanu, tak jak robiła tam ta druga strona, czyli jakiejś okupacji Sejmu, że będą wszystkie takie legalne środki użyte, żeby solidarność wybrzmiała po prostu w polskim Sejmie. Trwa posiedzenie Sejmu, posiedzenie zakłócone przede wszystkim brakiem dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Posłowie Zjednoczonej Prawicy wyrazili owacyjnie poparcie dla członków swojego klubu parlamentarnego, ale też protest przeciwko bezprawnemu, ich zdaniem, przetrzymywaniu ich w więzieniach. Maciej Zemła rozmawiał również w Sejmie, uwaga, z Romanem Giertychem. Zdanie pana profesora Piotrowskiego, który mówi, że to jest zły krok, zły sposób to się dzieje, że to musi być jednak zgoda pana prezydenta, żeby takie zmiany dokonywać? Panie redaktorze, mamy w Polsce setki profesorów prawa, zawsze się znajdzie jakiś, który będzie uważał coś, co jest sprzeczne z zasadami logicznej interpretacji. W tym przypadku mamy do czynienia z prokuratorem generalnym, który jest ustanowiony jako zwierzchnik prokuratora krajowego. I pamiętajmy o tym, że w ustawie o prokuraturze pan prokurator generalny jest zwierzchnikiem prokuratora krajowego, w związku z czym prokurator krajowy ma obowiązek go słuchać. Nawet jeżeli się z nim nie zgadza, no to ma formułę odwołania do sądu, niech się odwołuje. Natomiast nie może kwestionować decyzji swojego zwierzchnika. To jest wbrew jakiejkolwiek zasadzie hierarchicznego podporządkowania, który istnieje od zawsze w prokuraturze. No, biorąc pod uwagę efekty wczorajszego spotkania w Pałacu Prezydenckim, widzi pan tutaj pole do porozumienia? Wydaje mi się, że tymi efektami były tylko i wyłącznie kolejne miny pana prezydenta i kolejne memy na TikToku. Jeżeli to mają być efekty jego polityki, to no, nie sądzę, żeby to było skuteczne. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie, jeżeli można. Pan Bodnar, wchodząc, mówił, że to są wszystkie działania na zlecenie Donalda Tuska, bo było takie pytanie, kto to podjął takie decyzje. Z kolei pan Donald Tusk mówił, że to wszystko jednak jest indywidualne działania pana prokuratora generalnego Bodnara w wywiadzie dla trzech telewizji. Komu tutaj wierzyć? Ja ufam panu prokuratorowi generalnemu, że wszystko to, co zrobił zgodnie z prawem, jestem przekonany, że tak jest. Okay. To była rozmowa Macieja Zemły z Romanem Giertychem. W Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej trwa kolejne posiedzenie Sejmu, posiedzenie, podczas którego posłowie Zjednoczonej Prawicy wyrazili
swoje poparcie dla dwóch posłów bezprawnie ich zdaniem przetrzymywanych w więzieniach w Radomiu i pod Ostrołęką, czyli Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Przypomnijmy tę sprawę sporu kompetencyjnego, o czym mówił Roman Giertych, o co był pytany Roman Giertych. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, aby rozstrzygnąć spór kompetencyjny i też przesądzić o tym, kto jest prokuratorem krajowym. Po zdaniem prezydenta prokuratorem krajowym jest wciąż Dariusz Barski, a działania Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, mają charakter nielegalny. Prezydent w mocnych słowach wypowiadał się na ten temat wczoraj i podczas rozmowy z Donaldem Tuskiem i podczas oświadczenia, które wygłosił właśnie po tym spotkaniu. Pan prezydent i pan premier rozstali się, pozostając właściwie przy swoich zdaniach. Donald Tusk uważa, że w Polsce prawo nie jest łamane. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zupełnie inny pogląd przedstawia. Zresztą w jednej z poprzednich wypowiedzi Andrzej Duda mówił o tym, że będzie alarmował świat o tym, co dzieje się w naszym kraju. Informował i głowy innych państw, że w Rzeczpospolitej Polskiej, której jest prezydentem, zwierzchnikiem sił zbrojnych i gwarantem bezpieczeństwa i konstytucji, łamane jest prawo i to w wielu punktach, w wielu miejscach, raz jeśli chodzi o media publiczne, które zostały zagarnięte decyzjami pana ministra kultury Sienkiewicza, dwa, jeśli chodzi o prokuraturę, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, trzy, jeśli chodzi o bezprawne, zdaniem prezydenta, uwięzienie dwóch posłów Rzeczpospolitej Polskiej, mimo ułaskawienia ich przecież lata temu właśnie przez prezydenta Andrzeja Dudę. Koalicja 13 grudnia, koalicja Donalda Tuska nie uznaje tego ułaskawienia, mówiąc, że prezydent powinien właściwie ponownie ułaskawić. Prezydent twierdzi, że już raz skutecznie tego dokonał, no więc nie ma żadnego powodu, aby powtarzał swoje decyzje. No a właśnie, a przed zakładami karnymi, więzieniami trwają protesty Polaków. W studio gościłem Filipa Frąckowiaka, który wybiera się jutro do Radomia. Szereg osób protestuje właśnie tam na miejscu. Oczywiście żony uwięzionych, żony są na miejscu przed zakładami karnymi cały czas, a dzisiaj są w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Posłuchajmy Romy Wąsik, żony Macieja Wąsika. Czy oczekuje pani jakichś rozwiązań dzisiaj ze strony posłów, ze strony władzy? Domagamy się natychmiastowego uwolnienia naszych mężów. Po to tu jesteśmy. Tu powinni siedzieć nasi mężowie. Oni są posłami. Chcemy natychmiastowe uwolnienie naszych mężów. Dzisiaj i teraz. Widzą państwo, że bardzo gorąco jest w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Obrady miały trwać, zostały przerwane przez Szymona Hołownię ze względu na poparcie wyrażane przez posłów Zjednoczonej Prawicy dla uwięzionych parlamentarzystów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. A z nami jest w rozmowie z telewizją w Polsce.pl Anita Czerwińska, poseł Zjednoczonej Prawicy. Witam serdecznie panią poseł. Witam serdecznie. Pani poseł, co się dzieje teraz w Sejmie? Rozpoczęło się dzisiaj posiedzenie Sejmu, na którym rzeczywiście, tak jak przed chwilą pan redaktor powiedział, wyraziliśmy poparcie dla posłów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. W Sejmie były małżonki panów posłów. Okazaliśmy im wsparcie. To wsparcie okazujemy także codziennie o godzinie 18 przed zakładami karnymi w Radomiu i w Przytułach Starych koło Ostrołęki. Prosimy państwa o obecność o 18 w tym miejscu.
Anita Czerwińska jest na miejscu w Sejmie. Czy zdaniem pani poseł marszałek Sejmu Szymon Hołownia zgodzi się na ten wniosek, zaakceptuje wniosek Mariusza Błaszczaka, aby do porządku obrad włączyć punkt o bezprawnym aresztowaniu dwóch posłów Rzeczpospolitej Polskiej? Uważam, że to jest jego obowiązek i powinien to zrobić, ale wiemy, że pan marszałek prawo traktuje dosyć swobodnie. Żądamy od niego, żeby uznał nasz wniosek. No właśnie, raz obrady w Sejmie, dwa stanowisko pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, w którego rękach leży teraz sprawa dwóch uwięzionych posłów. Czy pan Adam Bodnar rzeczywiście zamierza interweniować i przyczynić się do uwolnienia dwóch parlamentarzystów? Sprawia wrażenie osoby bez skrupułów, wręcz o jakichś sadystycznych skłonnościach. Widać w nim bardzo dużo złej woli. To, co robi, to są represje wobec więźniów politycznych. Pani poseł, pani też uczestniczy w tych protestach przed więzieniem w Radomiu. Proszę powiedzieć, jaka tam jest atmosfera? W takich sytuacjach, kiedy jest bardzo trudno, kiedy ludzie czują się właśnie represjonowani, to czego poszukują, to wspólnoty. I tam z całą pewnością jest wspólnota wolnych Polaków, tych, którzy nie godzą się na dyktaturę bezprawia w Polsce. To jest może pytanie retoryczne, ale pragnę je zadać. Dlaczego skandowane są hasła precz z komuną? Dlatego, że to, co się stało, to, co wyrządzono posłom Wąsikowi, Kamińskiemu, jest niczym innym jak zemstą komuny po prostu. Po pierwsze, są to osoby, które swoją kartą życia pokazały, że mają taką postawę głęboko antykomunistyczną, niepodległościową. Przypominam, że to Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński byli tymi, jednymi z tych, którzy jako pierwsi przywracali pamięć o żołnierzach wyklętych, patrioci. A druga rzecz, no po prostu rozprawiali się z komunistyczną, postkomunistyczną hydrą. I dzisiaj są z tego powodu represje ze strony tej komunistycznej sitwy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Anita Czerwińska, specjalnie dla telewizji w Polsce.pl, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Kłaniam się pani poseł. Wszystkiego dobrego. Tadeusz Płużański, telewizja w Polsce.pl, w centrum wydarzeń. Pozostajemy z państwem, a wy zostańcie z nami. Zapraszam na kolejne rozmowy w naszej telewizji. Centrum Wydarzeń Telewizja w Polsce.pl, Tadeusz Płużański. Witam państwa ponownie. Zobaczmy, co działo się dzisiaj w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Taki dość frapujący obrazek, poproszę. Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się. Któż tam siedzi w ławach rządowych i nie wstaje w momencie, kiedy grany jest hymn narodowy Mazurek Dąbrowskiego, a to przecież minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Czy to jest zachowanie godne ministra kultury, czy to jest w ogóle zachowanie godne człowieka kulturalnego? A z nami jest Michał Woś, poseł suwerennej Polski. Witam pana posła. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry wszystkim państwu i pozdrawiam serdecznie z Sejmu. Pozdrawiamy ze studia telewizji w Polsce.pl. Widzieliśmy przed chwilą zastanawiający obrazek, hymn państwowy. Posłowie stoją, a kto siedzi? Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Prośba o komentarz.
można powiedzieć, przykry obrazek, bolesny obrazek, jeżeli widzimy ministra kultury, który tak się zachowuje, ale tak naprawdę trzeba ostrzej. To jest skandaliczny obrazek, zwłaszcza w takim momencie, zwłaszcza w tych okolicznościach, coś nieprawdopodobnego. Jeżeli ktoś w Sejmie Rzeczypospolitej w trakcie śpiewania hymnu państwowego nie chce wstać, nie chce mu się podnieść i odśpiewać hymnu, to stawia się poza wspólnotą. Stawia się poza wspólnotą polityczną, stawia się poza, można powiedzieć, narodem i to jest jawny tego wyraz. No to jeżeli nie w czasie naszego hymnu, pewnie w trakcie Ody do Radości Unii Europejskiej, to by stał i w pierwszym rzędzie śpiewał. W czasie hymnu niemieckiego pewnie z szacunku dla obcego państwa też by wstała. Kiedy śpiewa się hymn Rzeczypospolitej Polskiej Mazurka Dąbrowskiego, to on nie wstaje, zwłaszcza w takim momencie, zwłaszcza w tym kontekście. I to ma być oficer, to jest człowiek, który jest podpułkownikiem, to jest człowiek pozbawiony jakiegokolwiek honoru, bo działa bezprawnie, on promuje bezprawie, on tworzy operacje specjalne na opozycję, tworzy operacje specjalne na zamach na media i uczestniczy razem z Tuskiem i za to odpowie. Uczestniczy razem z Tuskiem w tym zamachu stanu, w tej operacji nielegalnego przejmowania państwa i niedziałania zgodnie z prawem, działania wbrew prawu, tej uchwałokracji, a ostatnio nawet można powiedzieć siłokracji czy woli politycznej, bo silni ludzie przychodzą do różnych instytucji, czy to do mediów, czy do prokuratury i po prostu sobie robią co chcą. No my na to nie pozwolimy, ci ludzie po prostu muszą za to odpowiedzieć, ale to też pokazuje, co za nimi stoi. Z naszej strony pełna kultura, z naszej strony uszanowanie dziedzictwa narodowego, a tutaj mamy ministra kultury, dziedzictwa narodowego, który na hymnie państwowym nie staje. Coś niewyobrażalnego, obrazek skandaliczny, obrazek niewyobrażalny. Ale to też trochę duża część z naszych widzów, duża część z państwa była na tym wielkim proteście wolnych Polaków, na tych demonstracjach. Też można powiedzieć przepaść kulturowa. My śpiewaliśmy Boże coś Polskę, my śpiewaliśmy Te Deum, Laudamus, Ciebie Boga wysławiamy, przepiękne pieśni, a z drugiej strony co słyszeliśmy? No oni na swoich marszach 8 gwiazdek, tak? I główny hymn to każdy z państwa już sobie może dopowiedzieć. Przepaść kulturowa i dlatego my jesteśmy świadomi, o co walczymy. My walczymy o Polskę, bo my dbamy, kochamy Polskę, kochamy naszą ojczyznę, dbamy o jej interes i robimy wszystko, żeby Polska była coraz silniejsza, coraz bogatsza i była coraz lepszym miejscem do życia. Tusk oczywiście, to obrazek ministra kultury to pokazuje, jeżeli najważniejszy polski symbol, artykuł 28 Konstytucji, wprost pisane w Konstytucji, jeden z symboli Rzeczypospolitej, czyli hymn narodowy. I członek rządu, minister konstytucyjny nie zechce nawet wstać. Nie mówię, że ma śpiewać, ale niech w stosunku do wstanie. Zwłaszcza w tym kontekście, w którym to się działo, bo przecież to wszystko było w momencie, w którym my jasno mówiliśmy, że trzeba uwolnić posłów. Wołaliśmy na sali uwolnić więźniów politycznych, posłów, którzy mają immunitet. Orzeczenia Sądu Najwyższego są na to, że są posłami, są mają mandaty. Kiedy marszałek Hołownia uciekł po prostu, nie chciał debaty, zwiał, to wtedy zaczęliśmy śpiewać hymn państwowy. Niektórzy z drugiej strony uszanowali, ale ten obrazek z ministrem kultury właśnie no jest szokujący i na pewno przejdzie do annałów, przejdzie do historii jako jeden z obrazków tego, jak się rząd Tuska, jak się ta towarzystwo. Mamy problem z połączeniem z posłem Michałem Wosiem, Zjednoczona Prawica Suwerenna Polska, ale zaraz zapewne połączenie zostanie przywrócone. Ja spytam pana posła o to, jaki będzie dalszy los tego wniosku, który złożył Mariusz Błaszczak i pytam pana posła o to, bo połączenie już mamy. Mariusz Błaszczak złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o wnioski dotyczące bezprawnego zatrzymania dwóch posłów i uwięzienia ich w zakładach karnych, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. No właśnie, czy Szymon Hołownia uzna te wnioski? Znając życie, z przykrością powiem, pewnie nie, bo Szymon Hołownia jest w pełni odpowiedzialny. To nie jest tak, że to tylko Tusk decyduje i tylko Sienkiewicz decyduje i tylko Bodnar realizuje swoją politykę, ale to jest po prostu cała koalicja 13 grudnia, wzorce ze stanu wojennego, najgorsze wzorce od Jaruzelskiego. I oni się właśnie w ten sposób zachowują, przecież oni działają w porozumieniu, oni wiedzą wzajemnie, co robią i jak działają. I to jest coś, co jest skandaliczne, więc nie powinni na pewno trzymać posłów w więzieniach, to jest dla każdego oczywiste. I za to bezprawie muszą odpowiedzieć, ale to też jest zadanie dla nas wszystkich, żeby mówić dalej, informować, bo myślę, że widzowie, nasi widzowie są świadomi
Natomiast część rodzin, część znajomych, część przyjaciół, no nie dociera do nich ta informacja, bo celowo te media głównego nurtu, TVN, inni ciągle mówią, że Wąsik, Kamiński siedzą za w związku z aferą gruntową. Ja sam słyszałem w pociągu, jak jacyś ludzie między sobą rozmawiali i mówili, no to co, za co, to co, jakieś działki sobie wzięli? No właśnie to jest skandal, to jest ta operacja, można powiedzieć, PR-owa, specjalnie szyta narracja, żeby ludzie w to uwierzyli. Ludzie nie wiedzą, że oni siedzą za bezpardonową walkę z korupcją, bezpardonową, że mieli pełne zgody sądu na prowadzenie tej operacji specjalnej, bo było uprawdopodobnienie korupcji. Jedyny drobny błąd, który został popełniony, mówmy o tym głośno, przez funkcjonariusza, który działał pod innym nazwiskiem, to było to, że sąd zgodził się na utrwalanie rozmów, czyli na kontrolę operacyjną, ale w miejscach publicznych, czyli w parku na ławce na przykład, a ten funkcjonariusz nagrał jakąś część rozmowy w hotelu. I to jest to, za co Kamiński, czyli mając podstawy prawne i tak dalej, mając uprawdopodobnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, chcąc zwalczać korupcję, za coś takiego, czyli działanie w interesie państwa polskiego, został skazany na 2 lata więzienia. Za to Maciej Wąsik został skazany na 2 lata. Przypomniał kulisy tej sprawy, sedno tej sprawy. Wróćmy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do słów Mariusza Błaszczaka, poproszę. Koalicjo, 13 grudnia. Mówicie, że miejsce przestępców jest w więzieniu. Ja chcę przypomnieć, że posłowie Kamiński i Wąsik całe swoje polityczne życie walczyli z korupcją. Oni zostali ukarani za walkę z korupcją. A wasi politycy za korupcję dostają nagrody. A to było wystąpienie Mariusza Błaszczaka, posła Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Dzieje się w Sejmie, ale dzieje się też, panie pośle, wokół Pałacu Prezydenckiego. Zapewne czytał pan informacje, które zamieściliśmy na portalu w polityce.pl, że ta akcja aresztowania dwóch posłów, Kamińskiego i Wąsika, przez funkcjonariuszy policji być może odbyła się z pogwałceniem zasad bezpieczeństwa. Weszli do Pałacu Prezydenckiego w miejsca, w których nie powinni się byli pojawiać, jeszcze nagrywając tę całą akcję. No i pytanie, panie pośle, czy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jest bezpieczny? I to jest słuszne pytanie, słusznie postawione pytanie, bo my musimy się o to troszczyć. Jeżeli jeden z najbliższych współpracowników, wiceszef Służby Ochrony Państwa, wpuszcza policjantów, jeżeli ci policjanci mają kamerki, co się stało z tymi nagraniami? Przecież była cała ścieżka tego, można powiedzieć, nieużywanego, tego dyskretnego wyjścia z tyłu przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, cała ścieżka korytarzy nagranych, a dokonania tego zamachu w Pałacu Prezydenckim dokonali przecież nie jeden, dwóch funkcjonariuszy, tylko kilkunastu funkcjonariuszy, którzy tam byli. To rzeczywiście te pytania są słusznie stawiane. Tego artykułu, jeśli mogę prosić, informujemy właśnie o głowie państwa i o tym, czy na pewno Andrzej Duda jest bezpieczny po akcji funkcjonariuszy policji, zresztą być może nie tylko funkcjonariuszy policji, akcji, która miała na celu wywabienie i uwięzienie posłów Kamińskiego i Wąsika. Niestety akcja skuteczna. Byli gośćmi prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zostali zatrzymani i przewięzieni na komendę policji, a potem do aresztów śledczych. Panie pośle, wracam z pytaniem do Michała Wosia. Jak daleko jeszcze koalicja 15 października czy też 13 grudnia zamierza pójść w tych swoich działaniach, które chyba mają niewiele wspólnego z prawem? Mówię o mediach publicznych, mówię o zatrzymaniu posłów, mówię o powoływaniu jakichś dublerów w sądownictwie, w prokuraturze. Zdaje się, że oni nie mają żadnych granic, nie będą mieli żadnych granic, bo no, my zawsze działaliśmy legalnie, my zawsze działaliśmy zgodnie z ustawami, przez parlament przechodziły ustawy, pan prezydent je podpisywał, to było obowiązujące prawo, a oni krzyczeli o łamaniu praworządności. Teraz oni jawnie łamią praworządność, uznają sobie wybiórczo jeden przepis za obowiązujący, inny za nieobowiązujący. Według widzimisię pana Bodnara, każdy robi co chce po uważaniu i co uważa za stosowne. To jest totalna anarchizacja prawa i to jest realne łamanie rządów prawa, zamach na organy państwa i zmiana ustroju państwa, gdzie wola polityczna, gdzie decyzja Tuska, gdzie komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości więcej znaczy niż prawo.
I to jest rzeczywiście, to pokazuje, że no, nie mają żadnych zahamowań, ale powiem co gorsza, bo już to gdzieś kiedyś padło, ale gdybyśmy my, jako rząd Zjednoczonej Prawicy, jako suwerenna Polska, Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość, jakbyśmy procent tego robili, co oni teraz w ciągu tego miesiąca wyrabiają, procent tego, to my byśmy mieli na czołgach, na czele czołgów pewnie Ursulę von der Leyen, która na Warszawę z ocieczą by jechała. I to jest właśnie bardzo ważna kwestia, którą pan poseł poruszył. Dlaczego zatem wobec takich działań, jeśli uznamy je za bezprawne, koalicji Donalda Tuska, Bruksela nie reaguje? Bo oni wykonują, Tusk wykonuje polecenia Brukseli, to jest ten problem. Bruksela w tej chwili i Unia Europejska próbuje się przepoczwarzyć z organizacji międzynarodowej, którą wciąż jest, w państwo ponadnarodowe, centralistyczne. Żeby takie państwo powstało, muszą być zniszczone suwerenne państwa narodowe. Więc Brukseli to jest na rękę, żeby doprowadzić do chaosu prawnego, do dualizmu prawnego. To już w naszej historii ćwiczyliśmy. Przecież historia XVIII wieku, te różne warcholstwo, które było, te wojska carycy Katarzyny i z jednej strony, z drugiej strony pruskie, no wjeżdżały do Polski. Dlaczego? Dlatego, żeby ten nierząd uporządkować. Polska nie rządem stoi, tak to oni mówili swoją narracją, bo był taki bałagan prawny, że rzeczywiście mieli ku temu preteksty. I w tej chwili Unia Europejska tak samo. Oni chcą stworzyć państwo, legislacje europejskie i uzasadniać to chaosem prawnym, który jest w Polsce. Tuskowi oczywiście na tym nie zależy, bo od początku mówiliśmy, on był tutaj wstawiony przez elity brukselskie, przez Europejską Partię Ludową, przez von der Leyen, Timmermansa, Webera, grupa Webera, całe towarzystwo, właśnie po to, żeby kraje konserwatywne, takie jak Polska, ale też inne, nie blokowały zmian traktatów, żeby oni mogli swobodnie sobie zmienić traktaty i zabrać nam te resztki suwerenności, które jako Polska wciąż mamy. Pan Weber jest zadowolony z obrotu sytuacji w Polsce. No on im bije brawo, to nie jest dziwnego, on im bije brawo, no bo oni tego chcą. Oni to swoje bezprawie nazywają okresem przywracania praworządności. Czyli jak można w ogóle coś takiego mówić, jak prawnicy mogą coś takiego wymyślać, jak takie opinie prawne można na kolanie właściwie przedstawiać i to jeszcze przez działaczy KOD-u czy przez osoby wprost związane, jak pani profesor z Uniwersytetu Łódzkiego, przecież była żona posła koalicji obecnie rządzącej, ja wcześniej radna SLD, czy związana z SLD łódzkim. No to są po prostu działania, które są na szkodę państwa i które są na bieżącą potrzebę polityczną. Państwo prawa przestało działać, zostało rozmontowane przez Tuska, bo według nich prawo nic nie znaczy. Liczy się wola polityczna i racja silniejszego. Panie pośle, i to jest jedna rzecz, czyli zagranica i Unia Europejska. Bo czas nam się ale kończy. Druga sprawa. Tak, proszę skończyć. Tak, druga sprawa, niestety można powiedzieć, bo niektórzy mówią, mieliście 8 lat. Tylko że proszę zwrócić uwagę, jak my kierowaliśmy wnioski do sądów, to te sądy upolitycznione z tej justycji wszystko robiły w myśl Platformy Obywatelskiej. Oni się też nie przejmowali prawem. I tu jest ta przewaga niestety Tuska, że on reprezentuje obóz rządzący Polską, ten obóz liberalnej demokracji od okrągłego stołu, te elity, które się tam wzajemnie wspierają, ustawiają. I z jednej strony wspiera go zagranica, czyli Unia Europejska w kontrze do interesu narodowego polskiego, a z drugiej strony ci sędziowie, można powiedzieć, przybudówki partyjnej Platformy Obywatelskiej, czyli z justycji, którzy mogliby zdjąć togi, zdjąć łańcuchy i po prostu zapisać się do Platformy Obywatelskiej, robią wszystko na polecenie. No przecież to też trzeba jasno powiedzieć panów Kamińskiego, panów posłów Kamińskiego i Wąsika. Zatrzymał sędzia, który jest prominentnym działaczem justycji, który w internecie wyraża swoje nienawistne opinie wobec Zjednoczonej Prawicy. Jest synem już świętej pamięci radnej, przecież dyrektorki biura, radnej Platformy i dyrektorki biura obecnego szefa MSWiA, pana Kierwińskiego. Bardzo dziękuję. To są działania skandaliczne. Michał Woś, poseł Zjednoczonej Prawicy, suwerennej Polski, kłaniam się. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Tadeusz Płużański w centrum wydarzeń, również sejmowych. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę dalszy ciąg programu. Centrum Wydarzeń Telewizja w Polsce.pl, Tadeusz Płużański. Witam państwa ponownie. Witam też naszego wspólnego gościa. Jest z nami Józef Orzeł, szef klubu Ronina. Witam się serdecznie.
Dzień dobry Tadeusz, dzień dobry państwu. Na pewno śledzisz to, co dzieje się w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Zobaczmy zresztą materiał i wniosek Mariusza Błaszczaka, po którym posłowie Zjednoczonej Prawicy klaskali, a niektórzy siedzieli. O tym sobie jeszcze porozmawiamy. Poproszę. Panie marszałku, składam pismo z żądaniem podjęcia działań na rzecz umożliwienia wykonywania mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Skierowaliśmy także wniosek o podejrzenie popełnienia przez pana przestępstwa przekroczenia kompetencji do prokuratury. Może to zresztą dlatego tak pospiesznie dokonywane jest przejęcie prokuratury. I jeszcze chciałbym serdecznie przywitać panie Barbarę Kamińską i Romę Wąsik. Dziękujemy, że jesteście. My jesteśmy z wami. W Sejmie Barbara Kamińska, Roma Wąsik, a gdyby w miejsce, trochę zamiast swoich mężów, którzy tam powinni właśnie być, a są więzieni, przetrzymywani w zakładach karnych. Mowa oczywiście o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. Mamy Sejm bez dwóch parlamentarzystów. Jak to oceniasz? Jakby tutaj ważne są dwa wątki. Jeden, którego się spodziewasz, a drugi może inny zupełnie. Pierwszy jest jasny. Panowie powinni być posłami obecnymi na sali sejmowej, a posadzono ich do więzienia, co oznacza po pierwsze nieuszanowanie decyzji prezydenta, pierwszego aktu łaski. Nawet nie mówię o tym drugim akcie, bo on jest problematyczny z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wierzymy, że ten pierwszy akt łaski jest ważny, bo przepis konstytucji jest ogólny i bezwarunkowy. Tam jest warunek jeden, ale to dotyczący tego, że prezydent nie może ułaskawić skazanych przez Trybunał Stanu, no ale tu takiego przypadku nie było. A po drugie, dlatego, że ten drugi akt łaski jest aktem już warunkowym, bo uzależnionym od tego, co zrobi rząd, dokładnie minister sprawiedliwości. Więc tutaj można liczyć na całą pewnością na przewlekanie procedury i to być może bardzo, bardzo długie. A to by oznaczało tyle, że dla koalicji rządzącej ta kwestia to jest przede wszystkim natężanie sporu politycznego z PiS-em do granic wytrzymałości. I przypomina to, co się w polityce światowej nazywa biciem kijem o kraty w klatce, w której siedzi małpa. Przepraszam za nieprzyjemne porównanie, ale to wtedy jest stosowane to porównanie, kiedy nie chodzi o to, żeby cokolwiek zrobić, tylko o to, żeby drugą stronę sporu tak nacisnąć, żeby reagowała emocjonalnie i nieracjonalnie. I to jest mój drugi wątek. Od razu cię dopytam, jeśli można, o cel tej całej akcji, cel działań Donalda Tuska i jego koalicji. Czy tu chodzi o destabilizację państwa, destabilizację struktur państwowych, instytucji państwowych, rozmontowywanie Rzeczpospolitej, czy może o coś innego? Ja sądzę, że o to właśnie chodzi, czyli nie o to, żeby spór polityczny rozwiązać,
tylko o to, żeby doprowadzić państwo do poziomu dużej anarchii i bezprawia, zwalając oczywiście winę za coś takiego na drugą stronę, czyli na PiS. I wtedy można rządzić bezprawnie. No, druga strona doprowadziła do anarchii, a my jesteśmy stroną demokratycznie wybraną, więc my rządzimy, ale nie jesteśmy w stanie rządzić zgodnie z prawem i procedurami, bo druga strona nam to uniemożliwia. Czy Donald Tusk będzie się musiał wytłumaczyć z tego w Berlinie i Brukseli, czy też działa za przyzwoleniem tych europejskich stolic? Zdecydowanie działa za zgodą, ponieważ widzimy, że ta druga strona, Komisja Europejska, nie reaguje w ogóle na to, mówiąc, że to są kwestie krajowe. Przedtem, nie w takich sytuacjach, tylko nieporównywanie mniejszych, mniej drażliwych, mniej dramatycznych, odzywała się i komisja, i poszczególni komisarze, i rzecznicy, a przede wszystkim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale tu jest drugi wątek, który dla mnie jest niesłychanie ważny, i drugi cel takich działań koalicji rządzącej, bo tych działań będzie coraz więcej. Można co parę dni naciskać taki guziczek jak bezprawne zwolnienie ze stanowiska prokuratora krajowego na przykład. I to tak co parę dni pewnie coś będzie się działo. Otóż tym drugim celem... Tak się bać, muszę przyznać, ale kontynuuj. Odciągnięcie PiS-u od procesu wyborczego, od tego, który decyduje o podziale władzy. Mamy przecież za chwilę wybory samorządowe i potem do Parlamentu Europejskiego i różnica w takim sporze, czy w takiej walce, czy wojnie PiS-u z Platformą między nimi jest taka, że PiS, kiedy właśnie zajmuje się więźniami politycznymi, to nie zajmuje się wyborami samorządowymi, a Platforma ma gotowy aparat samorządowy, ratusze, zatrudnia ekipy urzędników w miastach dużych i wielkich i wszędzie tam, gdzie koalicja rządzi. I oni spokojnie się tam przygotowują do wyborów samorządowych, a PiS nie. Zobaczmy inny obrazek z polskiego Sejmu z Bartłomiejem Sienkiewiczem, ministrem kultury w roli głównej. Bardzo proszę. Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się. Powtórzmy, minister kultury tak się zachowuje w Sejmie. Właśnie zgodne z tą logiką walenia kijem po kratach, on w ten sposób wywołuje emocjonalne reakcje posłów PiS-u, a zarazem pokazuje, bo gdyby to poważnie potraktować, jeśli posłowie PiS-u śpiewają hymn Polski, a on nie wstaje, to znaczy, że on nie tylko nie uznaje hymnu za ważny, ale nie uznaje posłów PiS-u za ważnych. Ale chyba niezależnie od tego, kto by śpiewał, intonował hymn Polski, no to kultura nakazuje wstać. Z całą pewnością... Zwłaszcza w Sejmie. Z całą pewnością minister Sienkiewicz jest człowiekiem wyedukowanym i pełnym kultury, więc to, co robi, robi politycznie, to znaczy oświadcza, że jego ministerstwo, jego dziedzina, kultura jest kompletnie nieistotne w tym, co on robi, ponieważ tu zachowuje się jak minister złej polityki, ale polityki. I myślę, że takiego lekceważenia procedur, ludzi, strony politycznej będzie więcej,
dlatego że celem tej koalicji, jak mówię, nie jest przywracanie porządku, praworządności, tylko staranie się o to, żeby unieważnić drugą stronę, żeby można było rządzić bez niej. Dość nieprzypadkowy ten proces w Polsce się zaczął, bo taki sam odbywa się w Niemczech. Tam też zaczynają się dyskusje w większości politycznej nad delegalizacją AfD, która jaka by nie była, to w niektórych landach już jest pierwszą partią. Różnica, jak sądzę, jest przynajmniej taka, tych różnic jest wiele, że Porozumienie Centrum, a później Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie były partiami nacjonalistycznymi, skrajnie prawicowymi, a AfD bez wątpienia jest taką partią. Spytam cię o... Ale to jest próba przyrównania właśnie takiego domniemanego PiSu do takiej partii jak AfD. Pewnie prędzej czy później zobaczymy takie wypowiedzi tutaj polityków rządzącej koalicji. Zgodzimy się zapewne, że w Polsce trwa właściwie oprócz destabilizacji struktur państwa, instytucji państwa, pewna operacja służb specjalnych. Ona miała miejsce, jeśli chodzi o przejmowanie mediów publicznych. Ona też miała miejsce, jeśli chodzi o wejście funkcjonariuszy do Pałacu Prezydenckiego. Portal w polityce.pl dzisiaj od rana informuje o tym, że wiele wskazuje na to, iż zasady bezpieczeństwa w Pałacu Prezydenckim zostały złamane. Widzimy właśnie ten artykuł. Funkcjonariusze wtargnęli do miejsc, w których nigdy nie powinni się pojawić, a przynajmniej bez zgody gospodarza, prezydenta Andrzeja Dudy, czy ludzi, którzy mu podlegają, czy urzędników prezydenckich. Cała operacja miała być też nagrywana. Nie wiadomo, co dzieje się z tymi nagraniami. No i pytanie, które oczywiście samo się nasuwa, czy prezydent Andrzej Duda jest jeszcze bezpieczny i czy Donaldowi Tuskowi nie chodzi w dużej mierze, a może przede wszystkim o odsunięcie głowy państwa jako głównego przeciwnika politycznego teraz. Masz rację, ponieważ w tym wielkim sporze politycznym brakuje arbitra, bo żadna instytucja, którą sobie możemy wyobrazić, nie jest uznana przez obie strony. Przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny nie jest uznany przez koalicję rządzącą za prawidłowo powołany, działający i tak dalej. Prezydent jeszcze jest uznawany. Słucham? Prezydent jeszcze jest uznawany. O właśnie. Otóż formalnie tak, realnie nie. Jeśli można wejść, jeżeli policja może wejść do Pałacu Prezydenckiego bez uprzedniej zgody prezydenta i jego urzędników, a jeżeli by taka zgoda była, to wtedy na pewno jest jasno określone, może być na piśmie, może być ustnie, co wolno, w jakim celu taka ekipa policyjna przychodzi, co będzie robić, gdzie będzie się poruszać i tak dalej. W asyście SOP-u, czyli tej służby ochrony ważnych ludzi w państwie, to tutaj tak się nie odbyło i to ma parę aspektów. To jest lekceważenie głowy państwa, ale to też jest pokazanie, że nie jest on bezpieczny. Ja bym wręcz powiedział, że od tego momentu prezydent staje się więźniem Pałacu Prezydenckiego, dlatego że jego ochrona, ten cały SOP tutaj działa na polecenie ministra spraw wewnętrznych, a nie na polecenie prezydenta. Tu musimy stawiać kropkę. Wygląda na to, że to jest luka prawna i że to jest coś, czego nie powinno być. Powiem ci tylko, co mi powiedział jeden z ważniejszych analityków amerykańskich. To już na koniec. Politycznych, tak. On mówi, gdyby policja stanowa weszła do Białego Domu, to Secret Service rozerwałby ich na kawałki. Józef Orzew, szef klubu Ronina, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ci i dziękuję państwu. Do widzenia.
Centrum Wydarzeń Telewizja w Polsce.pl. Zostańcie Państwo z nami. Centrum Wydarzeń Telewizja w Polsce.pl. Cieszymy się, że są Państwo z nami, a ja się cieszę, że w studio naszej telewizji jest profesor Grzegorz Górski, politolog, ekspert, komentator. Witam pana profesora. Kłaniam się uprzejmie, witam serdecznie. Panie profesorze, zobaczmy wspólnie migawki wypowiedzi z dzisiejszego Sejmu, w którym wiele się dzieje. Dwie posłanki z różnych obozów politycznych. Najpierw poproszę. Solidarność chyba w Sejmie wybrzmiała z panami posłami Kamińskim i Wąsikiem. Ta solidarność jest konieczna. To są więźniowie polityczni, to są parlamentarzyści, którzy powinni zasiadać w tym parlamencie. Widzimy, co koalicja 13 grudnia, koalicja zemsty i chaosu narympał, tak naprawdę niszcząc ludzi. Ludzi, którzy walczyli z korupcją, z przestępstwami, wsadzają do więzień, a ludzi tych, którzy łamali prawo, swoich przedstawicieli mają w parlamencie. W Parlamencie Europejskim i w Parlamencie Polskim. My musimy się solidaryzować z rodzinami i z naszymi kolegami, zarówno z Mariuszem, jak i Maciejem. Panowie są więźniami skazanymi na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Są przestępcami, przekroczyli swoje uprawnienia, zorganizowali prowokacje i fałszowali dokumenty. Jakby nie wiem, z czym ta solidarność. No bo jedną solidarność, którą możemy wyrazić, to jest z rządami prawa, które nastały. No i wracamy do naszej rozmowy, rozpoczynamy naszą rozmowę. Dwie całkowicie odmienne opinie, dwie wizje świata, można powiedzieć. Jak pan profesor to ocenia? Żyjemy w kraju podzielonym, to jest oczywiste i w zależności od tego, po której kto jest stronie dzisiaj, wypowiada swoje sądy i oceny. No to jest bardzo źle z punktu widzenia państwa. O ile dotyczy to jakiejś, bym powiedział, kwestii politycznych, ale powiedzmy z takiego gatunku niedotyczących najbardziej żywotnych zarówno interesów Rzeczypospolitej, ale także jak chodzi o funkcjonowanie jej najważniejszych instytucji, no to można powiedzieć taki ping-pong słowny, no nie jest niczym nadzwyczajnym, są w kraje, w których można powiedzieć i ostrzej toczy się ta debata. Natomiast no my tu doszliśmy do takiego, bym powiedział, radykalnego podziału na temat w ogóle rozumienia kategorii słownych, którymi się posługujemy. No bo jak ja słyszę o rządach prawa tu wypowiedzianych, no to można powiedzieć tylko tyle, że no to jest mniej więcej jak w dowcipie, który w czasach mojej młodości krążył, w czasach socjalizmu, czyli czym się różni demokracja od demokracji socjalistycznej, no tym, czym krzesło od krzesła elektrycznego. No my jesteśmy w tej fazie, w której no można powiedzieć, mówimy czasami te same słowa, ale każdy rozumie co innego, no stąd możliwe są takie wypowiedzi. Ale ta sytuacja rodzi też konkretne efekty z jednej strony ludzkie, no bo dwóch posłów w tej chwili zamiast na sali sejmowej przebywa w więzieniach. Z drugiej strony Sejm jest uszczuplony właśnie o tych dwóch parlamentarzystów, co chyba też pozwala zastanowić się, czy Sejm w takim składzie w ogóle może obradować, skoro dwaj wybrani, prawda, przez Polaków parlamentarzyści nie mogą pełnić swoich obowiązków. No to jest też oczywiście pytanie o konstrukcję prawną tego ustroju, który zdaje się budować Donald Tusk. No fundamentem, w którym wydawałoby się funkcjonujemy, jest konstytucyjne stwierdzenie, że Sejm składa się z 460 posłów. W tym momencie, gdyby przyjąć logikę, którą posługuje się no ta strona, która doprowadziła do wygaszenia tych mandatów, no nie ma Sejmu, ponieważ nie ma 460 posłów i w mojej ocenie nie szybko nastąpi taki stan, który pozwoli na to, żeby Sejm miał pełen skład. Czy ktoś może powiedzieć, że ten Sejm jest nielegalny w związku z tym, że należy rozpisać i przeprowadzić nowe wybory? No, to jest oczywiście pytanie do tych, którzy doprowadzili do takiego stanu rzeczy, jakie zamierzają
dalej podejmować kroki. Natomiast niewątpliwie, patrząc przez pryzmat choćby konstytucyjności tego, co się w tym Sejmie będzie stanowiło, jak chodzi o legislację, no to dopóki ten stan rzeczy nie zostanie prawidłowo uzupełniony, no to podstawowa kwestia, no to jest taka, że uchwalanie ustaw w takim stanie rzeczy, no budzi poważne zastrzeżenia. No i to jest tak jak z, no można powiedzieć, nieprawidłowym składem sądu. Oczywiście trzeba pamiętać, że ta strona ma pewne doświadczenie. Ja przypominam, że w 2016 roku no to Trybunał Konstytucyjny przyjął rozstrzygnięcie, które miało być rozstrzygnięciem w pełnym składzie. Ówczesny pełen skład obejmował bodaj, o ile pamiętam, 10 członków, a w przyjęciu tego orzeczenia uczestniczyło mniej sędziów, niż przewidywało to ustawowe rozwiązanie, jak chodzi o pełen skład. No i do dzisiaj twierdzi się, że to orzeczenie jest prawidłowe. Co więcej, na to orzeczenie powołuje się nawet Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Więc to jest to, o czym mówię. No, zależy, kto co podejmuje, bo dzisiaj nie jest ważne, jaka jest litera prawa, tylko kto dysponuje siłą, ażeby swoją interpretację takiego czy innego punktu widzenia w danym momencie przeprowadzić. No to jest barbarzyństwo. My jesteśmy, panie profesorze, drodzy państwo, razem z więźniami politycznymi, bo za takich uznajemy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W tygodniku Sieci w środku plakat, który właśnie o tym mówi: jesteśmy z wami, Polska jest z wami. No właśnie, panie profesorze, Adam Bodnar mógłby panów zwolnić z więzienia, ale zdaje się, że się nie spieszy. No to znowu mamy do czynienia z taką ponurą paralelą historyczną, dlatego że tak naprawdę można powiedzieć, że ostatni raz taka sytuacja to nie miała nawet miejsca, no, w tych osławianym 1930 roku, ponieważ wtedy restrykcje podjęte przez obóz Józefa Piłsudskiego dotyczyły osób, które nie były posłami w tym momencie, dlatego że Sejm został zgodnie z prawem rozwiązany, w związku z czym nie obejmował ich już wtedy immunitet, a takie były regulacje konstytucyjne, że te osoby, na które wtedy nałożono areszt i podlegały odpowiedzialności, nie były chronione immunitetem. Taka sytuacja ostatni raz miała miejsce, o ile ja dobrze pamiętam, gdzieś w okolicach roku 1830 albo chwilę przed tym, a nagminnie przed rokiem 1791, i zawsze ona wiązała się z praktyką, którą stosowali w Polsce Rosjanie, to znaczy zamykania posłów, wysyłania czy senatorów, wysyłania ich w kibitkach na Syberię i tłumaczenia, że to jest wszystko właśnie zgodnie z prawem, bo to są przestępcy, którzy złamali prawo i należy ich po prostu usunąć z ówczesnego życia publicznego. No bardzo źle to brzmi dziś. No właśnie, zapewne obok tego hasła precz z komuną mogłoby się pojawić hasło precz z ruskimi, no bo to są właśnie takie metody. Zobaczmy wypowiedź Mariusza Błaszczaka w Sejmie, dziś w Sejmie na ten temat. Panie marszałku, składam pismo z żądaniem podjęcia działań na rzecz umożliwienia wykonywania mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Skierowaliśmy także wniosek o podejrzenie popełnienia przez pana przestępstwa przekroczenia kompetencji do prokuratury. Może to zresztą dlatego tak pospiesznie dokonywane jest przejęcie prokuratury. I jeszcze chciałbym serdecznie przywitać panie Barbarę Kamińską i Romę Wąsik. Dziękujemy, że jesteście. My jesteśmy z wami. Czy pan profesor nie ma wrażenia, że przez te no, kilka tygodni rządów Donalda Tuska wiele się w Polsce zadziało, wiele chyba złych
rzeczy, przejęcie mediów publicznych, aresztowanie i zamknięcie w zakładach karnych dwóch posłów, nieuznawanie instytucji stworzonych przez Zjednoczoną Prawicę, likwidowanie ich albo głodzenie. Teraz na przykład nie wiadomo, jaka jest sytuacja w prokuraturze, czy mamy dwóch prokuratorów krajowych, czy nadal jednego. Wciąż nie jest jasna sprawa, czy kto jest prezesem Telewizji Polskiej i kto jest w Radzie Nadzorczej. Aż strach zapytać, co się będzie działo dalej, czy to jest koniec tych działań i jak właściwie powinniśmy je nazywać. Co się dzieje w naszym kraju? Zwracam uwagę na dzisiejsze i wczorajsze wypowiedzi z kwatery głównej NATO, ale także potwierdzone przez obecnego ministra obrony, wicepremiera, dotyczące poziomu zagrożenia, w jakim jesteśmy w tej chwili. Ten poziom zagrożenia, on nawet nie wynika w tej chwili z tego, że w trwającej wojnie na Ukrainie, można powiedzieć, ta sytuacja zaczyna być niekorzystna z naszego punktu widzenia, ale przypominam, że 17 marca mamy wybory prezydenckie w Rosji. Dzisiaj Putin potrzebuje łupu, który pozwoli mu tą otumanioną rosyjską opinię publiczną na tyle zmobilizować, aby on musiał uzyskać w granicach 80 czy 90%, bo każdy inny poziom poparcia będzie dla niego po prostu polityczną klęską i nie ma czynników wewnętrznych, które pozwoliłyby ten poziom poparcia wywindować. Chce pan profesor powiedzieć, że takie zabawy, jeśli to możemy nazwać w ogóle zabawami, takie ruchy, prawda, działania Donalda Tuska w kontekście agresywnej, imperialnej Rosji są bardzo niebezpieczne. Każdy dojrzały, odpowiedzialny i kierujący się interesem Rzeczypospolitej Polskiej w tej chwili polityk z pozycji czy prezydenta, czy premiera, powinien dążyć do tego, żeby budować solidarność, budować jedność, budować taki pokaz siły na zewnątrz, żeby nikomu do głowy nie przyszło, że mógłby wykorzystać ten czas zamieszania wewnętrznego do jakichś działań, które można zdyskontować na przykład w tym kontekście. Jeżeli dzisiaj widzimy takie działania, jeżeli widzimy to, co pan redaktor słusznie zauważył, budowanie takiego poczucia dwoistości aparatu państwowego w Polsce, nie wiedzę co do tego, kto jest, kto nie jest posłem, kto jest, kto nie jest prokuratorem generalnym, sędzią, dziennikarzem, czymkolwiek, to jest po prostu zaproszenie do tego, ażeby ktoś to wykorzystał. Aż dziw bierze, że ci, którzy sterują tym procesem, reżyserują to, co się dzieje, nie mają świadomości. Ale to jest optymistyczny wariant oceny tej sytuacji. Właśnie, w tym kontekście ważne są też pewne wzorce, które idą z góry. Zobaczmy, jak dziś pewien polityk zachował się w polskim parlamencie. Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się. Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury. MOL i dziedzictwa narodowego. Cóż tu więcej dodać? Być może pan minister po prostu nie do końca, można powiedzieć, rejestrował, co się dzieje wokół niego. Ten jego wpis, który... A to jest chyba łagodne wytłumaczenie. Komentując, zamieścił, mógłby o tym świadczyć. Nie chcę posuwać się dalej w kontekście tego, co powiedziałem. Tak, ale może to też świadczyć o czymś zgoła innym, że jednak pan minister rejestrował sytuację, i po prostu pewne, i to bardzo ważne dla Polaków, symbole, znaki, wartości nie są dla niego aż tak istotne. Tu mamy ten swoisty pokaz myślenia plemiennego. Jak my śpiewamy hymn narodowy, to jest okej. To wstajemy i celebrujemy, chwytamy biało-czerwone szaliki i jest wszystko okej, tak? Natomiast jak nasz wróg i przeciwnik to robi, to siedzimy ostentacyjnie i pokazujemy, że to nie jest nasz hymn, tylko tego drugiego plemiennia. Trudno w ogóle zrozumieć to w kategoriach normalnego zdrowia psychicznego. Panie profesorze, ostatnia kwestia w kontekście bezpieczeństwa państwa, o czym mówiliśmy. Czy prezydent Andrzej Duda jest bezpieczny wobec tej operacji zatrzymania w Pałacu Prezydenckim dwóch posłów? Mam nadzieję, że z tego zostały wyciągnięte wnioski. Natomiast to jest sytuacja bezprecedensowa. Tu przypominam,
że nastąpiło wejście poprzez no, tę część, która z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. To jest bardzo szczególnie chroniona przestrzeń, podlegająca też no, takiemu, można powiedzieć, monitorowaniu z punktu widzenia powagi państwa, jak chodzi o nasze zobowiązania międzynarodowe. Ta przestrzeń została zakłócona. Wrażliwej przestrzeni. No i oto sobie po to, żeby wykonać jakąś polityczną stawkę, wpada tam jakaś niezidentyfikowana grupa ludzi. Też przypominam, że ci panowie są przecież z kamerami, oni na bieżąco rejestrują to, gdzie, jak się poruszają. No to jest rzecz zupełnie niewiarygodna, aż trudno zrozumieć, że do tego stopnia mogą się ludzie posunąć, ażeby destruować bezpieczeństwo narodowe. Profesor Grzegorz Górski, politolog, ekspert, komentator. Zapraszamy do studia telewizji w Polsce.pl. Mam nadzieję, że to nasze pierwsze spotkanie. Tadeusz Płużański, kłaniam się państwu, tyle ode mnie na dziś i zapraszam na spotkanie już jutro w godzinach 9-12. Zostańcie państwo z telewizją w Polsce.pl. Za chwilę kolejne propozycje programowe. Dziękuję bardzo.